Cześć, witamy Was w 32 odcinku podcastu Neurofliki. Z tej strony Wasi ulubieni. Może to jeszcze raz. Nie, jest idealnie, dawaj. Nie, jest idealnie, prostu. Dobra, to bez cięć. Ulubieni neuroterapeuci, Maciek Duczyński, Patryk Sobotka i dzisiaj mamy w ogóle gości. Może tak, przedstawisz panie chłopaków. Naszymi gośćmi dzisiaj są Wasi ulubieni trenerzy, mam nadzieję. Paweł Wiking. Tak. I Tadeusz. Czeczen. Tak, z Barbell Brothers. Okej, okay, także słuchajcie, razem dzisiaj się widzimy w takim teamie, żeby pogadać o takim turbo fajnym temacie, czego trener mógłby oczekiwać od fizjoterapeuty. Dlatego, że my pracujemy z osobami bardzo różnymi. Często to są osoby takie, które sobie po prostu gdzieś tam siedzą, mają po prostu siedzący tryb życia, ale też pracujemy z osobami, które są mocno aktywne. Tak, bardzo aktywni albo nawet zawodowi sportowcy. Dokładnie tak. Tak, więc będziemy to trochę rozdzielać. No i oczywiście chcielibyśmy pogadać o takich tematach, jak taka współpraca powinna wyglądać. Dlatego, że tutaj musi być jakiś język komunikacji, musimy mieć jakiś taką wspólną płaszczyznę, na której możemy po prostu razem działać. Dlatego chcielibyśmy trochę od Was się dowiedzieć, czego tak naprawdę Wy byście wymagali od fizjoterapeutów. Ja może dorzucę tylko jeden temat, bo podejrzewam, że jak ktoś chłopaków kojarzy panów z Barbell Brothers, to kojarzy Was z trójboju siłowego, czyli sporty siłowe. Natomiast same w sport siłowy wiemy, że jest po prostu czynnikiem, jednym z czynników każdego sportu, czy to drużynowego, czy wiesz, indywidualnego. Tak. Więc ten sport siłowy jest wszędzie, więc można powiedzieć, że to jest temat taki bardzo ogólny, jeśli chodzi o współpracę trener-fizjoterapeuta. Bo wy nie pracujecie tylko z osobami, które trójbój uprawiają, nie? I nasza ekspertyza, myślę, się pokryje dokładnie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z treningiem siłowym ogólno, szeroko pojętym, bo znani jesteśmy w trójboju, wprowadzenia drużyny trójbojowej, ale to nie jest wszystko, co robimy, bo robimy też tak zwane przygotowanie siłowe do sportu, które w Polsce w jakichś względów jest tożsame z przygotowaniem motorycznym. Tak, i jeżeli ktoś mówi, że przygotowanie motoryczne, to najczęściej ten ktoś, kto jest od motoryki, zajmuje się też siłownią i właśnie specjalnie tego nie nazywam tu przygotowaniem siłowym, bo jeszcze to, że zawodniki trafiają na siłownię, to nie znaczy, że robią coś, co można byłoby nazywać przygotowaniem siłowym. Nie? To oddzielić. Ale generalnie tym się zajmujemy, czyli albo robimy w trójboisty silniejszego trójboistę, albo robimy na przykład, nie wiem, w piłkarza gościa, który będzie szybciej biegał, nie za sprawą tego, że ja go nauczę biegać, bo tego na tym się nie znam, podstawy sprintu, ale wiem, jak z nim popracować na siłowni, jak przygotować go siłowo do tego, żeby był w stanie szybciej pobiec. Nie? I żeby nie zrobił się kwadratowy. Żeby nie zrobił się kwadratowy właśnie. Oraz jak go poprowadzić przy tym przygotowaniu siłowym, żeby na przykład był bardziej odporny na kontuzje wynikające z na przykład częstej zmiany kierunków. Nie? Te piłkarze najczęściej się tutaj kontuzują. Nie? Czyli masz zryw czy zmianę kierunku, coś się dzieje, krzywo postawiona na przykład kostka, więzadła słabe, kontuzje. Nie? To jak to zrobić, żeby to wszystko wzmocnić, żeby zawodnik po siłowni był silniejszy, bardziej odporny, sprawniejszy, szybszy, a nie bardziej kwadratowy. Czyli jakby w idealnym świecie powinno być tak, że inna osoba zajmuje się treningiem motorycznym stricte, a inna osoba zajmuje się treningiem siłowym. Tutaj jeszcze nawet wracając do tego, co powiedziałeś o tym, że wiesz, że zajmujemy się jakby właśnie tym przygotowaniem siłowym, to dobrze obrazuje to coś takiego, że to, co my robimy w trójboju siłowym jako to, co jest dla nas sport specific, czyli maksymalny przysiad, maksymalne wyciskanie, maksymalny martwy ciąg, jest dokładnie tym, co jest ogólnym przygotowaniem fizycznym dla innych sportów. Czyli to, co jest naszym SPP, jest GPP dla innych sportów. Czyli to, co jest dla nas specyficzne, dla naszego sportu, jest właśnie bazą do innych sportów. Dlatego też, czyli w porównaniu, no jakby dla piłkarza SPP to jest granie w piłkę, czy rozgrywanie meczy, a właśnie trening na siłowni jest jego GPP, no to, co jest dla niego GPP, jest naszym SPP, przez co my się na tym bardziej znamy. To jest dla nas super specjalizacja i jesteśmy w stanie dużo więcej po prostu właśnie z naszej ekspertyzy włożyć do ogólnego przygotowania takich sportowców, nie wchodząc w drogę
czy to na przykład głównemu trenerowi danej dyscypliny, czy to będzie koszykówka, pływanie, czy cokolwiek, niech wchodząc w drogę, nie wiem, fizjoterapeutą właśnie, tak? Mamy tutaj swoją rzecz do zrobienia, swoją robotę i benefity ze współpracy mamy do dołożenia do takiej cegiełki, która buduje tego sportowca, jego wyniki i takim, formę sportową. Takim modelowym układem właśnie tego podziału, no to są na przykład drużyny futbolu amerykańskiego w Stanach, nie? Czyli masz track and field coach, gość, który jest od boiska, jest od biegania i tak dalej. Masz tego strength and conditioning coach, z czego ten conditioning tak naprawdę jest po stronie track and field. A strength and conditioning zachodzi na sali treningowej i tam tak naprawdę najczęściej siedzi jakiś stary trójboista, któremu albo nie wyszło w karierze zawodniczej, albo już tą karierę zawodniczą skończył i po prostu siedzi i ich uczy, jak robić podstawowe wzorce. Typu właśnie siad, wyciskanie, martwy ciąg, wyciskanie nad głowę i cała reszta tych podstawowych ćwiczeń, plus robi z nim na przykład, robi z nimi pliometrykę i tego typu rzeczy, nie wiem, właśnie z przygotowaniem siłowym. Nad tym wszystkim jest head coach, który się zajmuje tym, żeby obserwować, co się dzieje z tymi zawodnikami na boisku. I on na przykład, jest fizjoterapeuta i on mówi na przykład zawodnik A, jest, nie wiem, kiepsko na przykład zachowuje się na skrzydle, jest mało zwrotny. Macie mi zrobić tak, żeby on był zwrotny. I wtedy cały team rozkmija, czy on jest mało zwrotny, bo na przykład jest za słaby do swojej masy, czy nie umie postawić stopy, tak? Czyli potrzebny jest motoryk do tego, czy na przykład nie może się zachować tak, jakby wymagało tego technika, bo na przykład coś nie działa, jest potrzebny fizjoterapeuta. Na tym polega właśnie ta współpraca. Każdy się zna na swojej dziedzinie i się uzupełniają, zamiast się zwalczać. To najważniejsze jest to, że oni się każdy zna na swojej dziedzinie, ale to, dlaczego to działa, to jest to, że siadają przy takim stole, może nawet ciut większym jak ten, bo tam jest więcej osób uczestniczących i rozmawiają ze sobą. Albo mają po prostu, wiesz, tak, system zaprojektowany, system. No bo trzeba sprawdzić, czemu to nie działa, no, czyli musi być system testów, tak? Trzeba sprawdzić, czy w ogóle zawodnik wie, co ma robić. Jak wie, no to czemu tego nie robi? Okej. Okay. A skoro tak, skoro jest taki system futbolu amerykańskim w Stanach, bo u nas akurat ten futbol amerykański jest taki trochę jakby raczkujący, nie? On jest taki bardziej polski. Gdzieś tam jest bardziej polski. Ja akurat tutaj kiedyś miałem przyjemność tak mniej więcej z rok współpracować też z dwiema drużynami futbolu w Warszawie. I nie wyglądało to raczej tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tak. A teraz gdybyśmy chcieli to w ogóle przenieść do tego, czym my się jakby tutaj wszyscy zajmujemy, nie? A czyli trochę jakby do tych sportów siłowych już możemy sobie trochę przejść. Mhm. To jak to wygląda, dlaczego nie wygląda tak jak w Stanach i jakby to mogło wyglądać optymalnie? Wiesz co, bo ludzie są bardzo przyzwyczajeni moim zdaniem do czegoś takiego, że ktoś ma wprowadzić pewien standard, a wtedy po nim będziesz mógł po prostu funkcjonować, tak? Czyli na przykład, nie wiem, nie ma coś takiego jak studia z trójboju czy studia z przygotowania siłowego, nie ma takiego kierunku na AWF-ie, tak? Fizjoterapia jest taki kierunek i na AWF-ach i na medycznych i tam są wprowadzone jakieś standardy, tak? I wiesz, ludzie kończą te studia, są nauczeni standardów, powielają je. Jeżeli chcesz być tak zwany strength coachem, trenerem przygotowania siłowego w Polsce, to nie ma takiego kierunku akademickiego, który by się do tego przygotował i tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie możesz zdobyć to doświadczenie, to jest po prostu iść na siłownię, poczytać parę książek, czy zrobić sobie parę kursów. Nie masz skąd brać. I wystartować jeszcze gdzieś. Nie masz jakby z tego standardu, nikt nie buduje tego standardu. Nie? I z kolei w Stanach już jak najbardziej masz coś takiego, bo tam możesz się wykształcić pod kątem strength and conditioning coach. Nie? Tamten układ jest wbudowany. U nas nie jest i ludzie prawdopodobnie czekają, żeby ktoś to zrobił. A my sobie postawiliśmy za cel, żeby jednak zacząć to wprowadzać, bo mnie na przykład mierzwi ta bezsensowna wojna pomiędzy tym, kto jest lepszy, czy fizjoterapeuta, czy trener. I się prześcigują, kto jest mądrzejszy w internecie. Nie? I wiesz, jeden mi powie, a ty mi pokaż swoje wykształcenie, a ci powiem, to pokaż kurwa ilu zawodników doprowadziłeś do siadu. Nie? I to jest takie przepychanie się, w ogóle nie dochodzi. Bo wiesz, to jest w ogóle inna, jakby my robimy kompletnie inne rzeczy, więc jakby znowu przenosząc to na jakiś zupełnie inny grunt, to tak jakby się zastanawiać, czy tutaj lepszy będzie mechanik, czy hydraulik. Tak, ale nawet wiesz co, cofnąć się do tego przykładu tej amerykańskiej drużyny futbolowej, gdzie mamy tych specjalistów. Czy bejsbolowej, nie wiesz, czy koszykarskiej, bo w NBA pięciu, tak samo to działa. Nie? Po to, że mamy tych pięciu, czy na przykład dziesięciu specjalistów i dalej możemy zrobić tak, że oni mogą między sobą walczyć albo współpracować na korzyść zawodnika i to po prostu tylko o to chodzi.
I my przez naprawdę jakby wiele lat, gdzie prowadzimy naszą drużynę zawodową, już chyba szósty rok, teraz jesteśmy też świeżo po Mistrzostwach Świata, z których przyjeżdżamy, gdzie trzech naszych zawodników zrobiło wyniki w okolicach 850 kg. To jest generalnie bardzo, bardzo dużo. I jeden ponad 900. Jeden ponad 900. To już zaczyna być ścisła czołówka w ogóle ever trójboju w Polsce, nie? Polskiej tak. historii trójboju. I po prostu mamy w tym już troszeczkę tego doświadczenia zbudowanego i współpracowaliśmy w tym czasie z naprawdę bardzo dużą ilością różnej maści specjalistów, w tym też bardzo dużą ilością fizjoterapeutów i jakby widzieliśmy, jak na przykład różnego rodzaju górnolotne hasła zderzały się z praktyką, czy właśnie wiedza teoretyczna nie przechodziła przez barierę o nazwie praktyka, a najczęściej jeszcze za tym wszystkim stał taki bardzo duży demon o nazwie brak komunikacji lub niewłaściwa komunikacja i generalnie każdy z nas, który miał taki sam cel, czyli pomóc zawodnikowi stać się lepszym, czy dać mu ostatecznie lepszy wynik, obojętnie czy to było pośrednio, na przykład poprzez zniesienie bólu, czy przywrócenie danej części ciała do prawidłowego ruchu, czy wzmocnienie go w sposób, nie wiem, siły maksymalnej. Jeżeli nie doprowadzaliśmy do tego, czyli zawodziliśmy, nie doprowadziliśmy do tego celu, czyli każdy z nas po prostu padł. Nie? Więc zaczęliśmy sobie wytwarzać system pracy, według której po pierwsze my jako trenerzy współpracujemy z zawodnikami i w jaki sposób ich przeprowadzamy, czyli my to nazywaliśmy po prostu procesem szkoleniowym, że musimy po prostu z każdym mieć pewne etapy. Najpierw musi wystąpić etap jeden, musimy go przerobić, zamknąć, żeby mógł wystąpić etap numer dwa. I mamy taką ciągłość. Na to nałożyliśmy sobie, gdzie właśnie, w których częściach tej pracy, poszczególnych etapów tego procesu szkoleniowego, gdzie będziemy potrzebowali skorzystać z ludzi, którzy z innej ten ekspertyzy niż nasza trenerska, gdzie są inni specjaliści, którzy będą w stanie pomóc nam wypełnić lepiej ten proces szkoleniowy. I tam na podstawie tego stworzyliśmy sobie też nasz modelowy wzór współpracy pomiędzy między innymi trenerem przygotowania siłowego i fizjoterapeutą. I w jaki sposób to wpływa na zawodnika. I pomimo wielu takich doświadczeń raczej negatywnych, to cały czas wychodziliśmy z założenia, że gdzieś musi być rozwiązanie pozytywne. Nie? Bo wiesz, to na zasadzie inaczej, jeżeli się zdarzały historie, w których byliśmy zawiedzeni współpracą na przykład z fizjo, czy nie wiem, no, nie spełni naszych oczekiwań, czy więc wrąbał robotę w którymś momencie przygotowań, to było dla nas nie na zasadzie, no to fizjoterapeuci są do dupy, tylko no to trzeba wymyślić, jak uniknąć tych problemów i na pewno gdzieś jest rozwiązanie, no bo to jest inna ekspertyza i ona jest jakby, wiesz, potrzebna do uzupełnienia tego. My nie możemy być fizjoterapeutami, bo taki moment też przechodziliśmy, gdzie byliśmy tak wkurzeni tą całą, wiesz, sytuacją, że sami zaczynaliśmy się dokształcać po prostu i robić jakieś próby terapii manualnej we własnym zakresie, bo już łapy opadają, nie? No ale no to też do tego doszliśmy, że na pewno nie będziemy w stanie tego robić dobrze. No i to i też nie jest dobre. I że to jest kwestia po prostu może nawet nie tyle, że nie wiem, że z wami jest coś nie tak, tylko że my może się nie umiemy komunikować, tak? No bo skąd ty na przykład jako fizjo masz wiedzieć, jakich narzędzi używać, na którym etapie przygotowań, skoro ty nie rozumiesz, co ja robię z moim zawodnikiem. Dokładnie. Więc może nie tyle właśnie trzeba się bić o to, kto jest mądrzejszy, a kto jest głupszy, tylko może trzeba wypracować właśnie system. Tak, i jakoś momencie, taką tak, wspólną płaszczyznę. Jak się pojawił system, czyli nie na zasadzie, no mi się wydaje, że z tym zawodnikiem zrobię to i to, tylko mamy pewne ramy i w tych ramach jest wyznaczone, gdzie jest poletko do zagospodarowania dla kogoś, to ja ci to mogę przedstawić w sposób bardzo przejrzysty. Na tym etapie robimy to i to, on będzie potrzebował na przykład za dwa tygodnie zrobić to i to. To ty wtedy wiesz, że twoje narzędzie nie może na przykład go wyautować z tego, nie? Czy wiesz, czy dwa tygodnie przed zawodami ty mu nie możesz rozluźnić całej taśmy, bo on się skręci pod ciężarem, nie? Wiesz, bo jakby w drugą stronę to poleci, nie? Bo nie mamy na to czasu. Jest na to czas w off-seasonie.
A ja 2 tygodnie przed startem potrzebuję go zabezpieczyć przed kontuzją, a nie wyleczyć. My go nie leczymy teraz, nie? Tak, tak. Tylko tak, weź tak, mi go załataj. Nie? Rób mi auto do sprzedaży. Tak, żeby się rozjebał za 2 tygodnie. Tak jest. Czyli ogólnie jakby tutaj sprawa była komunikacji, tak? Żeby były rozmierzone cele tego, co chcieliście wyosiągnąć, a co chciał sprawę osiągnąć. I żebyśmy też mieli to, wiesz, z góry opisane, nie? Czyli żebyśmy my też wiedzieli, czego tak naprawdę potrzebujemy, my jako trenerzy, i czego zawodnik potrzebuje w danym etapie, i żeby po prostu już to jakby wyklarować, ja bym po prostu skrócił, jak wygląda ten nasz system pracy. Jest on podzielony po prostu na 3 etapy. Pierwszy etap zawsze składa się z tego, że musimy mieć pewność i nauczyć osoby pracy tym, co my nazywamy podstawy, czyli to jest praca stopą, praca oddechem i praca łopatką. Jeżeli mamy to spełnione, dopiero możemy przejść do etapu numer 2. Etap numer 2 to jest taka piramida zależności, czyli na piramidzie na końcach mamy wypisane 3 hasła. Jedno to jest kontrola motoryczna, drugi to jest balans strukturalny i trzecie to wzorce ruchowe. To oznacza, że jeżeli ktoś do nas przychodzi z na przykład rozwalonym wzorcem ruchowym, to najpierw pytacie się, jak musimy sprawdzić pierwsze 3 elementy, nie? Czyli podstawy. Stopa, oddech, łopatka. Bo jeżeli nie wiem, nie działa mu stopa, a ja mu będę grzebał we wzorcu, to i tak się nic nie zmieni. Bo on dalej będzie niestabilny, bo stoi na niestabilnej stopie. Mhm. Nie? O coś takiego mniej więcej chodzi. I jak sobie rozbudujemy teraz ten nasz etap numer 2, gdzie mamy piramidę, gdzie za wzorzec ruchowy odpowiadamy my właśnie jako ci trenerzy przygotowania siłowego. Balans strukturalny to jest to, co chcemy uzyskać i uzyskujemy efektem treningowym. My tutaj się jeszcze posługujemy dodatkowo manualnymi testami mięśniowymi, żeby mieć pewność, czy mamy zbalansowanego zawodnika pod kątem właśnie antagonistów, agonistów i synergistów. I kontrola motoryczna. I zarówno przy kontroli motorycznej, jak i przy balansie strukturalnym mamy dużą możliwość udziału właśnie w współpracy z fizjoterapeutami. Nie? I tu sobie jeszcze tą podkategorię właśnie rozwijamy do triangulacji, do której sobie zaraz wrócimy, tylko żeby skończyć jeszcze system. I trzeci etap naszego systemu współpracy to jest integracja, czyli włożenie właśnie tych podstaw z odpowiednio zrozumianym wzorcem ruchowym, wybalansowanym ciałem i odpowiednią kontrolą motoryczną, żeby to wszystko złożyć w odpowiedni ruch. Czyli w ogromnym skrócie, najpierw robimy podstawy, a potem zastanawiamy, czy zawodnik wie, jak ma zrobić technicznie, na przykład przysiad, czy zawodnik ma czym, czyli czy jego układ ruchu jest na to gotowy, czy na przykład, nie wiem, nie ma jakichś mega dysbalansów, jeżeli chodzi o siłę, czy to właśnie siłę po prostu całą mięśni, czy brak możliwości wykazania tej siły poprzez na przykład, nie wiem, skrócenie, wpięcie, jakkolwiek to sobie nazwiemy robocze. I na koniec, czy zawodnik wie, czy ma czym i czy umie, nie? Kontrola motoryczna, bo on po prostu może na przykład nie mieć wytrenowanego szlaku nerwowego, tak? Czyli może nie być w stanie połączyć wszystkich tych elementów i potem to zbieramy do kupy. I teraz możliwość współpracy jest na każdym etapie, bo jeżeli przychodzi do mnie zawodnik, obojętnie na jakim poziomie zaawansowania, on mówi poprawnie przysiad, to ja z nim robię stopa, brzuch, łopatka. Jeżeli na przykład to, co ja umiem o stopie, mi nie wystarczy i zawodnik na którymś momencie przysiadu na przykład traci to napięcie i ja nie wiem, to co ja umiem na przykład zrobić, to przywrócić balans na przykład strukturalny czy tam siłowy w obrębie powiedzmy podłudzia, nie? Czyli piszczelowy przedni, strzałkowy, płaszkowy, bla 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 bla, coś tam porozbijać, poaktywować, zrobić parę ćwiczeń plus parę ćwiczeń w samym ruchu. Jeżeli to nie wystarczy, znaczy, że problem jest głębszy. Ja wtedy dzwonię do mojego fizjo i mu mówię, tak, czy wypisuję na karteczce, zrobiliśmy to i to, stopa w takiej a takiej pozycji nie klei. Nie wiem, co w tym zrobić, potrzebuję pomocy, nie? I tam się potem okazuje, że nie wiem, że kurwa powięź, że kości są nie tak ułożone, że trzeba po prostu terapii manualnej, czy był jakiś uraz, czy to repka wstawowa jest źle na przykład zregenerowana i potrzebna jest tutaj terapia i tak dalej. To w ogóle nie jest moja ekspertyza, nie? I ja też mogę dorzucić do tego informację, na przykład gość jest w off-seasonie, można z nim robić wszystko, czyli twoja terapia może na przykład go wyeliminować z treningu na przykład siłowego dołu na 2 miesiące, nie ma problemu. Rób co trzeba. Albo jesteśmy 2 tygodnie przed zawodami, gość przyjechał po szybką pomoc. Co z tym możemy zrobić, żeby to zaaktywować, nawet nie wiem, ryzykując przeciążenie, ale on musi mi wystartować. Tak. No i generalnie jest tak, że
system też jest, tak jak mówię, Paweł, on jakby daje możliwość jakby w każdym etapie uczestnictwa fizjoterapeutów. Niemniej jednak jakby system musi być przede wszystkim najpierw dla wszystkich, a dopiero potem mieć możliwość indywidualizacji, więc my też na podstawie i naszego stanu wiedzy i naszych doświadczeń, jak i właśnie też doświadczeń ludzi, w tym fizjoterapeutów, z którymi pracowaliśmy, mamy stworzone swoje manuale do pracy, czyli jak uczymy pracy stopą i czego wymagamy jako minimum, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić, wiesz, od razu tutaj nie wiadomo co. To mamy jakby minimum dla każdego etapu. Mamy manual do zrobienia dla stopy, dla oddechu, dla łopatki. Uznajmy to jako basic. To jest nasz basic, z którym możemy przejść dopiero do tego numer dwa. Wzorce ruchowe, których właśnie bardzo często niezrozumienie wpływa tak naprawdę na rozwalanie się. Wzorzec ruchowy to jest 100% akurat nasza tutaj brocha, bo to jest na zasadzie po prostu rozrysowania czasami zawodnikowi, czasami obicia go kijem w konkretnym miejscu, na po prostu zrozumieć, czym się prowadzi, tak? Nie wiem, na przykład takie rzeczy jak to, że nie wiem, nie pchasz plecami sztangi, nie? W sensie, bo robisz good morning, tylko w jaki sposób zrozumieć ten ruch, żeby popchnąć sztangę pionowo w górę. Czy na przykład to, że nie wolno wyobrażać sobie pchania kolan na zewnątrz, co często można usłyszeć, bo wtedy zawsze delikatnie, przynajmniej delikatnie krawędziujesz stopą, a więc bardziej pracujesz naprężaczem niż pośrodkowym średnim, tak? Co na przykład, od razu będzie cię promowało do skłonu w przód, a nie do dosiadania biodra. Ruch kolana, czy utrzymanie stabilności kolana musi wychodzić z odpowiedniego ruchu stopy, tak? I to rozumiem pod wzorce ruchowe, czyli pokazanie im to tipowanie, nie? Wiesz, na przykład jeżeli wiesz, nie rozumiesz tipa wstawaj w pionie, to dostajesz tip popchnij plecami tak, a jeżeli nie rozumiesz, to ci przyłożę tę rękę w czasie ruchu, albo cię zacznę obijać kijem, albo nie wiem, wymyślę cokolwiek, żebyś ty zrozumiał, jak masz poprowadzić ruch. Czyli ale dalej mówię, wracając jakby do systemu, bo ja bym chciał najpierw, żebyśmy omówili system, żeby był zrozumiały, po prostu co dajemy jako basic, żeby właśnie od niego wychodzić do już indywidualizacji, nie? Czyli tak jak mamy manual do tego, jak przygotowujemy do pracy stopą, tak samo jeśli chodzi o wzorce ruchowe, mamy swoje manuale, czyli wyjście od mniejszych do większych ćwiczeń, aż zbudujemy w 5 kroków, że tak powiem, przysiad, wyciskanie, martwy ciąg. I to jest jako taki basic, z którego potem robimy indywidualizację zawsze, nie? Ale to są te basiki i uczymy w ten określony sposób. I to jest zawsze wiedza jakby interdyscyplinarna, czyli to jest połączenie naszej wiedzy, wiedzy fizjoterapeutów, tego, co dostajemy od zawodników. To jest bardzo interdyscyplinarne, jest nasze w ten sposób zbudowane, nie? I dopiero z tego wychodzimy właśnie jakby dalej do tej integracji. I tak naprawdę, no mówię, przede wszystkim kontrola motoryczna i balans strukturalny jest tym, gdzie tej pracy dla fizjoterapeuty jest najwięcej, ale już tak jak Paweł kilka razy wspomniał o tym, że może się zdarzyć tak, że mamy zawodnika w takim, a nie w innym czasie i co z nim trzeba zrobić, to przez to, że my pracujemy w taki sposób, że planujemy z góry rok, czyli sezon dla naszych zawodników, drużynę mamy podzieloną na poszczególne jakby cztery poddrużyny, wymieszane pod kątem, gdzie na różnych zawodach startują, także wiemy dokładnie, gdzie nasz zawodnik ma miejsce na przykład pełne terapie, gdzie musimy na przykład chociażby poprzez pracę na manualnych testach mięśniowych jesteśmy w stanie jakby przesunąć wprowadzenie terapii w jego sezonie na osi czasu, żeby właśnie mieć możliwość zrobienia mu pełnej naprawy, ale na przykład stricte właśnie po starcie, nie? Albo że potrzebujemy, wiem na przykład od ciebie, tak, bo diagnozujesz mi zawodnika i mówisz, słuchaj stary, tu jest robota do zrobienia na pół roku. To ja też dobrze wiem, że okej, to ja wtedy nie wprowadzam go w ogóle w nic jakby treningowego, co go wprowadza do zawodów, wyłączamy go na przykład na rok z zawodów i mamy to zaplanowane i wtedy to nie jest na takiej zasadzie, że wiesz, jak trafia do ciebie zawodnik, który się sam trenuje, to on będzie robił takie zawsze hura skoki od zawodów do zawodów. Tam nie ma jakby większego planowania niż od zawodów do zawodów. A tak naprawdę tutaj, podchodząc do tego w taki sposób systemowy, to już możemy po pierwsze planować, gdzie czego użyjemy, do kogo się zwrócimy o pomoc, gdzie na co potrzebujemy mieć miejsce i tak jak ja mogę poprosić ciebie, żebyś ty niestety nie naprawił mi jeszcze zawodnika i zrobił takie absolutne minimum, żeby on działał i ty wiesz, że to jest trochę balansowanie, ale jednak dalej my je planujemy i wiesz, jakby rozważamy ryzyko
i dajemy mu osiągnięcie jego celu, bo on przeszedł do każdego z nas w tym samym celu. Jak chcemy mieć największy wynik na zawodach. Aha. Nie? I dostaje swój cel, a my przy tym nie ryzykujemy jego zdrowia, nie ryzykujemy go na tyle mocno, na ile on by sam je zaryzykował, tylko zaczynamy mieć tutaj, wiesz, to wszystko w większych lub w mniejszych ryzach, nie? Co jest bardzo dobre. A wracając już do omówienia się tych poszczególnych części samej piramidy, gdzie Paweł mówił o tych wzorcach ruchowych, to jest też dla nas niezwykle ciekawe, bo właśnie stricte ze sportów innych niż trójbój często właśnie dostawaliśmy taki feedback, że różne osoby, czy to fizjoterapeuci, czy trenerzy z nimi współpracowali na przykład na głównych bojach, nie byli w stanie pewnych rzeczy osiągnąć, a wiemy, że na przykład w mniejszym lub większym stopniu mieli tak naprawdę podstawy ogarnięte, czyli dobrze działała stopa, byli wybalansowani, mieli odpowiednią kontrolę motoryczną i nie mieli tak naprawdę niczego, co mogłoby im przeszkadzać wykonać na przykład prawidłowo przysiad. Więc to, co ich limitowało, tak naprawdę to, że nigdy go nikt nie wytłumaczył dokładnie. Tylko wprowadzali, wiesz, na sztangę i masz zrobić i w czasie robienia dawali nam jakieś różne tipy, które po prostu były tak, jakbyś odpalał nawigację po prostu co 30 sekund w innym języku, nie? Dochodzą do ciebie informacje, które generalnie powinny cię dokierować do celu, tylko że ty ich nie rozumiesz. I że jak na przykład ja brałem po prostu kartkę, siadałem z chłopem i mówię mu, patrz, to jesteś ty w przysiadzie, masz długopis, narysuj mi czym, gdzie pchasz. On rysuje, ja mówię, stary, no i dlatego właśnie to nie wychodzi. Zmarzymy to, tu włożymy strzałkę tu i tu, idź zrób. Podchodzi, siada, robi idealnie od razu. Mówi, ty, to takie proste. Mhm. 30 sekund to trwało. Mhm. Po prostu on potrzebował zrozumieć przysiad. I on wtedy ma, bo on miał całą, że powiem, machinę, która nie była rozwalona. Ona była dobra, tylko on nie wiedział, jak z niej skorzystać. Nie? Zrobiliśmy sobie kurs, jak z niej skorzystać. On już wiedział, jak z niej skorzystać. Skorzystał prawidłowo. Nie? Także wiesz, większość trenerów w szczególności teraz pracuje w taki sposób, przynajmniej ja to tak widzę, że dla nich jest jeden typ problemów. Problemy z balansem strukturalnym, czyli albo możemy coś rozluźnić, albo możemy coś aktywować. Albo coś wzmocnić. Albo coś wzmocnić. Ćwiczeniami pomocniczymi. I nie ma nic pomiędzy. Nie ma nic pomiędzy, nie? Tylko się namnaża aktywację, namnaża się rozciągania, rolowania, mobilizację. Jeżeli coś się za bardzo zepnie, to wtedy do fizjoterapeuty wyigłować. Jeżeli coś ma się urwać, do fizjoterapeuty wytajpować. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, to fizjoterapeuta niech łokieć wciśnie w plecy, nie? Bo to zawsze działa. Wiesz co, my jakby tutaj błędnym przekonaniem troszeczkę walczymy, bo jesteśmy, tak, wiesz, jakby w fizjoterapii. Tak. To jest oczywiście taka sytuacja, że pacjenci, ludzie, którzy mają jakieś problemy, to jest najczęściej tak, że albo po prostu mają za mało siły, gdzieś coś nie działa, albo jest tak, że mają po prostu coś napięte i to tylko i wyłącznie tak to wygląda. A wiem, o to chodzi, że on może, tak jak wcześniej mówiłeś, tak, jakby nie wieć, jak to zaaktywować, albo coś mu przeszkadza to zaaktywować. Tak, czyli to problem tam wcale nie musi być w tym obszarze, no nie? Tak, staramy się jakby wyjść troszeczkę poza to i zadać sobie jeszcze to pytanie, dlaczego to akurat jest napięte. I to jest właśnie podstawowe też pytanie, które ja zawsze zadawałem, bo dla mnie jakby to był dość abstrakcyjny koncept, że jeżeli ja trenuję, to po prostu mnie coś boli, czy mnie spina. Jakby nie wiem, no czemu, jeżeli coś trenuję, to mam mieć coś skrócone, czy nie umieć się, wiesz, ruszać, na przykład tracić zakresy ruchu. No to jest, no tak. Czemu tracę ten zakres ruchu? Tak. Proszę o pytanie, dlaczego twoje ciało, dlaczego twój układ nerwowy nie chce czegoś prawidłowo zaaktywować? Nie chce ci dać, tak, po prostu. To jakby takim częstym wytłumaczeniem tego się potem nauczyłem, też właśnie zadałem pytania w ten sposób, dlaczego na przykład układ nerwowy nie chce, no bo jakby to układ nerwowy też decyduje, nie? Wiesz, na początku to było, czemu ma mi się mięsień skraca, tak? W ten sposób to nazywałem. Potem właśnie, czemu układ nerwowy nie chce mi dać pełnego zakresu. I potem, czy wiesz, jakby to jest normalna reakcja, obcięcie mi zakresu, jeżeli ja trenuję? No chyba nie, już to jest nielogiczne. Wiesz, o co chodzi, nie? Dokładnie, znaleźć tą odpowiedź na to pytanie, dlaczego, to zawsze było właśnie na zasadzie o odpowiedzi tak wymijające, tak dziwne, tak niejasne, że można do tego dokleić wszystko. Że jakby się do wróżki, nie? Tutaj nie? Oczywiście można byłoby znowu iść w takie bardzo teoretycznie proste rozwiązania, które się po prostu okazują nieprawdziwe, typu no tak, no trenujesz, no to masz napięte. I to ci się po prostu skraca, no bo tak, na przykład trenujesz w taki sposób. No ale to nie może być fizjologia, skoro mamy po prostu zawodników X liczbę, no i po prostu część z nich tak ma. Dokładnie, a część nie ma. Czyli a robi nam przykład, dużo większe ciężary, więc teoretycznie powinni być dużo bardziej skróceni. I tu jest, wiesz, to jest to, że to jest to potrzebne, że na przykład
Wracając do tego przykładu sportowca, powiedzmy koszykarza, który ma ciało sprawne, a jednak nie może czegoś wykonać, dochodzi do jakiejś boleści, brakuje siły i tak dalej, bo nie rozumie wzorca. Nie? I dajemy mu zrozumienie wzorca i nagle wszystko zaczyna działać. Bo okazuje się na przykład, że nie jest to na przykład dla ciebie, to jest normalne jako fizjoterapeuty, bo nie jesteś trenerem, czy dla niego jako sportowca nie będzie to widoczne, ale ja będę widział na przykład, że on powinien siąść dosłownie pół centymetra bardziej do tyłu, żeby wzorzec był idealny i dokładnie tyle jest na przykład potrzebne do uzyskania równowagi napięciowej, a na przykład te pół centymetra przesunięcia w skrajnych przypadkach, oczywiście przy różnych różnej proporcji długości dźwigni i długości kończyn, może powodować skrajnie różne napięcia. Szczególnie jak duży ciężar zarzucisz na jeszcze. Szczególnie jak jest dość duży ciężar. Wiesz co, ja tak wrócę jeszcze do wcześniejszego tematu, bo jakby tam padło słowo dlaczego. Ja myślę, że to w miarę determinuje jakby lepszych i gorszych, czy to fizjoterapeutów, czy trenerów. No nie, jedni jakby starają, wiesz, tak by usiąść, zastanowić się, dlaczego ciało działa tak inaczej, bo oczywiście to są pewnego rodzaju jakby też jakby wzorce bezpieczeństwa, tak? Że po prostu nasze ciało na przykład wyłączyło nam rotatory, bo mamy niewydolną łopatkę, bo coś tam, no nie? I musimy się tą łopatką zainteresować, zająć, żeby na przykład, nie wiem, mieć więcej mocy na stożka rotatorów i tak dalej. Ale dużo osób jakby, nie wiem, nie lubi tego, jakby wiesz, jakby zastanawia się nad tym pytaniem, męczy ich to. Dokładnie. I to właśnie dla mnie było zawsze największą abstrakcją. Wiesz, ja idę do specjalisty i pytam dlaczego, no to w sumie nie wie dlaczego. No, on wie jak to rozwiązać, czy wiesz, przynieść jakąś ulgę na jakiś czas, ale nie potrafi powiedzieć dlaczego. Ja mówię, kurwa człowieku, jak działa twój mózg, nie? Wiesz, no, jakby znowu zadaję to pytanie dlaczego, nie? Bo ja nie potrafię pojąć dlaczego twój mózg może nie chcieć wiedzieć dlaczego. A to tak. Czemu nie chcesz dojść do początku, nie? Wiesz, no kurwa, i to parę lat jesteś na przykład w branży, nie? Parę lat to robisz i ty nie chcesz dojść do tej przyczyny, no jak może ci wystarczyć, rozumieć, po prostu, jak boli tu to zrobić to, ale nie znać przyczyny bólu. Tak, dlatego my też przez dłuższy czas walczyliśmy dalej, tak, i trochę jakby dalej, nie, bo mówię, że długo walczyliśmy z różnego rodzaju schematami postępowania. I oczywiście jakby nie da się do końca tych schematów gdzieś tam wyrugować, ale bo one też są mają, nam w pewnym są momencie są potrzebne, ale staraliśmy się nie dawać nigdy jakby takich gotowych wzorców postępowania, powiedzmy w jakichś momentach, dlatego że to często powoduje jakby wyłączenie tego myślenia. Tak. Typu takie wskazówki, kogoś boli kolana, spoko, zrób po prostu to i to i to i to po prostu ci pomoże. Nie, bo są oczywiście dwie skrajności, nie? Są dwie skrajności, bo jakby druga skrajność jest taka, że ty nie umiesz w sumie nauczyć nikogo dalej, co ma ze sobą zrobić, bo to zawsze zależy, bo to zawsze zależy i to zawsze ten nie ma zasad. Powiem ci tak, jak ci wejdę w słowo, bo jak konstruujemy też dużo szkoleń i my też wszystkie te rzeczy, które są, które rozmawiamy, które są właśnie wynikiem naszych doświadczeń, musimy później umieć ubrać słowa tak, żeby kogoś tego nauczyć, żeby ktoś też wiedział, jak rozumować. I z racji tego, że ja studiowałem prawo, to podjęliśmy sobie konstrukcję jakby tak, jak się konstruuje ustawy, do konstrukcji szkoleń i do myśli przewodniej tego typu systemów. Ale że nie ustawy w Polsce, no nie? Nie, że my mamy zrobić właśnie coś takiego, żeby ustawa, czyli prawo ogólne, my dajemy jakby kategorie, według których mamy się przemieszczać od lewej do prawej, jakby znać reguły, czyli znać reguły gry, według których mamy się poruszać, ale my nie mamy zrobić, wiesz, szczegółowo wszystkiego od A do Z, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdego przypadku, nie? Dlatego potrzebujemy jakby takich reguł gry, a nie stricte właśnie wzorca bardziej, postępowania. Bardziej dokładnie. Zbioru zasad niż gotowego algorytmu postępowania. Dokładnie o coś takiego chodzi. Czyli po prostu systemu. W pewnej kolejności, tak, nie, w której robisz różne rzeczy i w każdej odnodze systemu jest pewna dowolność. Są sprawdzone zasady, nie, czy nawet schematy postępowania, jeżeli są faktycznie spełnione nawet pewne warunki. Warunki, znaczy te są zasady, jak łamać zasady. Tak. Ale jeżeli wszystkie warunki nie są spełnione lub konkretny zestaw warunków nie jest spełniony, no to tutaj mamy na przykład to rozwiązanie na zasadzie, tu trzeba improwizować, nie, czy szukać tej przyczyny w taki, a nie inny sposób. Dokładnie.
No to znowu takie dosyć bliskie nam podejście. No bardzo, no szczególnie to zasady gry mi się podoba, bo rzeczywiście to jest tak, że no jak je znasz, to możesz, wiesz, tam śmiało bawić się, ale to jest tak, że te czynniki zawsze wynikają z czegoś i ich jest jakby ograniczona ilość, no nie? Tak. Jest tak, to, że ci ta łopatka nie działa, to może być opcja 1, 2, 3, 4, może ewentualnie w skarnych szczotach jakieś 5, no nie? Ale wtedy po kolei eliminujesz. Dróg do sukcesu jest nieskończona ilość, natomiast dróg do porażki jest skończona. Można sobie właśnie wykazać, co należy zrobić, żeby wpierdolić robotę. Nie? I to jest dużo łatwiej zrobić niż dać algorytm dojścia do sukcesu sportowego. Nie? No ale bardzo precyzyjnie określimy, co można zrobić, żeby nie osiągnąć tego sukcesu. Poza tym też musimy pamiętać o tym w tym wszystkim, że jak rozmawiamy... Działamy przez inwersję. Nie? To jest tak, że jak my, gdzie mamy jakby swoje ekspertyzy i każdy z nas jest specjalistą w swoim fachu, to już rozmawiamy dość długo o tym, w jaki sposób dojść do podobnego jakby wniosku, czy poruszać się na pewnej płaszczyźnie, a między nami jest jeszcze gdzieś ten zawodnik, czy między nami jest pacjent. Który jest kluczowy, nie? Bo to on przychodzi do nas skorzystać z tego, co my mu oferujemy, a nie my przychodzimy narzucić mu to, co my chcemy. Tak. I też potrzebujemy pewnego języka komunikacji, którym my będziemy w stanie tą ekspertyzę z obydwu stron jemu dać, bo im więcej on też zrozumie, w jaki sposób to jego ciało działa, tym łatwiej też jemu będzie nie doprowadzać do sytuacji, w których dochodzi do właśnie jakiegoś rozwalenia tego systemu. Ja też korzystam często z takiej metafory, po prostu tłumacząc różne rzeczy zawodnikom a propos właśnie tych nie wiem, skrajnych zakresów, wyłączania siły, że nasze ciało działa jak taka nowoczesna terenówka. Tak, że jak nie wiem, wpadniesz w błoto, auto ci po prostu grząźnie i nie jesteś w stanie się wydostać i w panice wciskasz gaz do dechy, to no nie pozwoli ci użyć pełnej mocy, bo ty się jeszcze bardziej zakopiesz, tylko utnie ci moc tu, przeniesie tu, właśnie po to, żeby cię wyprowadzić z tego, żeby nie dać ci zrobić czegoś, co cię skrajnie zniszczy. Nie? I nasze ciało działa dość podobnie, oczywiście jest dużo bardziej złożone i to jest jakby dość duże uproszczenie, ale też na potrzeby powiedzmy tego, co powinien i co ma zrozumieć zawodnik, pacjent, to jest tak na tyle dobra jakby metafora, że pozwala mu zrozumieć, okej, mniej więcej już wiem, o co chodzi tak naprawdę, a wy się już teraz zajmijcie resztą, ja już jestem spokojniejszy. Ja tylko zapytam jeszcze, bo jakby współpracujecie z fizjoterapeutami, to są osoby, które pracują raczej manualnie, czy też są tak fizjoterapeuci ruchowi, no nie? Bo u nas jakby w naszej branży... I to, tak? Okej, okay, dobra. Tak naprawdę to jest i to w jednej osobie. Tu tak naprawdę dochodzimy do tego, czego trener wymaga z naszego punktu widzenia od fizjo i na odwrót, bo tutaj... Odpowiedzią na to pytanie jest to, że ja generalnie wymagam przynajmniej odpowiedzi na to, co ja mam w ruchu wprowadzić, bo jeżeli ja wysyłam człowieka do fizjo, to znaczy, że ja nie wiem, nie? Że ja tutaj nie umiem ani mu pomóc manualnie, ani nie umiem pomóc mu ruchowo. I tutaj rozwiązanie może być takie, że coś trzeba powiedzmy odblokować manualnie i wtedy ja będę już ruchowo w stanie go zrobić, albo potrzebna jest właśnie pomoc fizjoterapeuty w tym ruchu, nie? Czyli żeby to fizjoterapeuta zaprojektował postępowanie ruchowe i na przykład dał mi informację, czy to ma być całość jego treningu, czy element, którą część treningu siłowego mam wyrzucić, którą wymienić, czy na przykład wiesz, czy w którym momencie wrzucić jego zalecenia. To tego ja też, właśnie wymagam, wtedy mam rozwiązanie całościowe. Ja też zawsze jak wysyłam kogoś po prostu do fizjoterapeuty, to ja wymagam dwóch rzeczy. To jest diagnoza i model postępowania. To są dokładnie dwie rzeczy, których potrzebuję od fizjoterapeuty. I też jak wysyłam kogoś do fizjoterapeuty, to też staram się go wyposażyć w jak największą ilość informacji, w sensie nie tą osobę, tylko fizjoterapeutę, co wpłynęło na sytuację, kontekst sytuacji, żeby jak najwięcej dać mu informacji, bo wiem, że im więcej mamy informacji, tym trafniejszy jesteśmy w stanie dać diagnozę, a skutkiem, który jest później model postępowania, co z daną osobą zrobić. Więc też staram się podczas właśnie tej, wysyłając kogoś na diagnozę, dać, jak wygląda plan treningowy, czy w ostatnim okresie, czy w szerszym ujęciu, czy żeby były jakieś też filmy treningowe, które ukazują, jak się ciało zachowuje w ruchu. Jeżeli się da i potrzeba w danym przypadku, to też zawsze USG. Mam po prostu jedno miejsce w Trójmieście, gdzie robią bardzo dobre i zawsze wszystkich tam wysyłam, bo pani się dobrze zna na sporcie i przerabia też tam wszystkich naszych dużych chłopaków, a wiadomo, że im więcej tego mięcha jest nawalone, tym ciężej też, żeby to USG było trafne. Więc staram się wyposażyć i najczęściej też jeszcze jakąś od siebie wiadomość, moje obserwacje,
gdzie uważam, że coś mogło być takiego, co wpływa. Także wysyłam zawsze do fizjoterapeuty właśnie wyposażonego zawodnika w informacje po to, żeby mieć jak najpełniejszą diagnozę i model postępowania. A zdarza wam się czasami tak, że odbijacie się od takiej ściany typu fizjoterapeuta do was mówi, panie trenerze, ale pana zawodnik podnosi 900 kg w trójboju, trudno, żeby nie miał problemów z tym i z tym? Wtedy nie pracujemy z nim dalej. Nie pracujemy. Ale zdarzało się tak wcześniej? Zdarzało się. Dobra. Nie, no bo wiesz, bo ja nie potrzebuję człowieka, który mnie będzie moralizował, tylko ja chcę, żeby on mi pomógł osiągnąć to, co ja chcę zrobić, niezależnie od tego, czy on się z tym zgadza, czy nie zgadza. Tak jest. My chcemy osiągnąć cel, dostać czyjąś ocenę, jeszcze subiektywną do tego, żeby gdzieś ktoś czy stawiał sufit w miejscu, czy to jest dobre, czy to jest być niedobre. Wiesz, to jest tak samo, jeżeli, nie wiem, no, jak zawodnik do mnie przychodzi i mówi, ja się zajmuję też przygotowaniem mentalnym przede wszystkim, nie? To Tadeusz odpowiada w stronę tą fizyczną, treningową, ja to dokręcam mentalnie. I przychodzi do mnie zawodnik i on mówi, że on chce zrobić tonę, żeby dojebać swojej byłej. No to ja wiem, że jakby, wiesz, ta motywacja no może nie jest z najwyższej klasy i tak dalej, wiesz, znaczy najwyższej klasy, to nie jest najwyższy model motywacji, w którym jakby powinien się człowiek uganiać, tak, ale to nie jest moja rola, żeby go moralizować, nie, tylko ja muszę mu pomóc to zrobić. No tak. I generalnie w jaki sposób my to zrobimy, to już jest zupełnie inna kwestia, tak, ale nie jestem od moralizowania go. Mhm. Ja mu mogę wytłumaczyć pewne rzeczy i ja wiem nawet, że jeżeli on zdobędzie inną motywację, to on będzie skuteczniejszy. Tak, i tutaj nie chcę wchodzić. Ty też dobrze wiesz akurat, że tak naprawdę robiąc z nim proces, nie mówiąc mu tego, on sam do tego dojdzie. Dokładnie, to ta motywacja się zmieni. Dokładnie. Nie? Że nie musisz go umoralniać. Nie będziemy tutaj robić z tego teraz podcastu jakby w psychologii sportowej, czy wręcz w psychiatrii, czy w ogóle schematów, które rządzą ludzką psychiką, ale to jest dokładnie co mówi Tadeusz, że go nie będę uświadamiał, że to jest chujowa motywacja, nie? Czy wiesz, czy, że ta motywacja paliwa mu da bardzo mało, czy wręcz go przepali, tylko ja mu pomogę osiągnąć jego cel i on właśnie rozwijając się sam zacznie zmieniać tą motywację, bo między innymi umożliwiając mu udowodnienie przed samym sobą tego, że jest wystarczająco wartościowy za pomocą wyniku, on przestanie czuć potrzebę na przykład odgryzania się na swojej byłej, bo przestanie być taki w swoich oczach, zacznie być taki i ja pójdę w tą stronę, bo ja jestem tutaj od tego, żeby być sprytniejszy od niego. Tak? To ja znam te schematy, tak? Tadeusz zna schematy fizyczne, ja znam schematy mentalne i my jesteśmy od tego, żeby jakby, wiesz, nie kłócić się z nim, kto ma rację, tylko poprowadzić go w tą stronę, którą on chce, a i tak prędzej czy później się nauczy tych rzeczy, które potrzebuje. Więc jakby, jeżeli ja dostaję informację, że ten sport ekstremalny to musi boleć, no to... Tak jest. Dobra, ja was chciałem jeszcze zapytać też o taką jedną rzecz, bo jest bardzo dużo. Jakby my się spotykamy z całą masą młodych fizjoterapeutów, którzy strasznie się w ogóle jarają tą pracą w sporcie i często oni są na takim etapie, że jakby chcieliby w to pójść, ale czegoś tak naprawdę się muszą w tym temacie nauczyć. I nie do końca jakby wiedzą dla fizjoterapeutów to jest jasne, jakie pola tutaj są do zagospodarowania, żeby im się właśnie dobrze pracowało z zawodnikami i żeby im się właśnie dobrze komunikowało z trenerami, bo później jakby część osób radzi sobie to, powiedzmy, w ten sposób, że zostaje takimi fizjotrenerami. Fizjotrenerami, tak. I to jest słowo takie no, trudne to, do określenia. To jest bo to właśnie ten Megazord z Power Rangers. Tak jest. Tak, więc możesz być wtedy Megazordem, ale... Jak wy to widzicie, bo wy już z tego co rozmawialiśmy, macie za sobą dosyć dużo jakby prób współpracy z fizjoterapeutami, byliście bardziej bądź mniej zadowoleni i czym jakby cechują się ci fizjoterapeuci, którzy ogarniają bazę i z nimi się dobrze pracuje, a jakie są takie często popełniane błędy? Ja ci odpowiem, patrz, jedną rzecz jeszcze a propos tego Megazorda, nie? Bo to bardzo dużo mimo wszystko odpowiadać. Aha. Jeżeli my na przykład 6 lat pracujemy stricte nad częścią treningową i cały czas widzimy w niej jakby rzeczy, w których się dokształcamy, budujemy doświadczenie i tak czy siak mamy cały czas bardzo dużo do zrobienia i jest dużo rzeczy niezrozumiałych, gdzie musimy szukać ekspertyzy dalej, bo nie jesteśmy w stanie jakby sami zbudować, budując ekspertyzę treningową, bo brakuje już nam na to czasu. I tak samo jest, jeżeli chodzi o fizjoterapię, jest dokładnie to samo. Jakiejkolwiek inną dziedzinę po prostu życia. To teraz, jeżeli jesteś fizjoterapeutą, który się nie ma doświadczenia w fizjoterapii, ani nie ma doświadczenia w sporcie, to jeżeli chcesz zacząć jako połączenie, jakby wiesz, nas dwóch, to znaczy, że nie jesteś na przykład 10 lat do tyłu, tylko już jesteś 20 lat do tyłu, także może lepiej zacząć od tego, żeby być
fizjoterapeutą lub żeby być trenerem. I to według mnie jest tak naprawdę najlepsze pole. Nie? Ogarniać komunikację, to fizjoterapeuta potrzebuje praktyki, a trener książki w dużym uproszczeniu. Bo jak ja się mogę komunikować z tobą, jeżeli ja nie znam podstaw anatomii? Albo jak ty mi możesz komunikować, co tam jest, jeżeli ja nie rozumiem, czym jest, nie wiem, koncepcja taśmy anatomicznej, nie rozumiem, czym jest koncepcja w ogóle powięzi, ani nie rozumiem funkcji poszczególnych mięśni. Nie, no to mechaniki. Tak, no to jak ja mam z tą rozmawiać? Tak samo, wiesz, ty nie będziesz ze mną umiał rozmawiać, jeżeli ty nie rozumiesz, co robię na sali. Więc odpadając na to pytanie, wiesz, fizjoterapeuta, który chce robić ze sportem, moim zdaniem powinien jak najwięcej mieć tej wiedzy fizjo, tak? Ale też na przykład poświęcić parę godzin w tygodniu na to, żeby przyjść do mnie na salę treningową i popatrzeć, co my robimy. Czyli na przykład, wiesz, nie na zasadzie po prostu popatrzeć, ale wejść pod tą sztangę, poczuć to, co robi ten zawodnik, czy po prostu zobaczyć, jak my pracujemy. Bo ja wiem na przykład, jak pracuje fizjoterapeuta, bo dużo czasu siłą rzeczy spędziłem, czy z zawodnikiem u fizjoterapeuty, czy samemu będąc zawodnikiem u fizjoterapeuty, więc ja znam jakby wachlarz mniej więcej twoich narzędzi. I metod działania. Tak, i metod działania, plus też trochę sobie poczytałem, jak mniej więcej się dzieli ta praca, tak, czym jest terapia manualna, czym jest terapia ruchem, tak. Znam ten wachlarz i ja rozumiem, co on potrafi wnieść. I też rozumiem, gdzie masz więcej wiedzy na temat diagnostyki niż ja. Nie? Bo gdzie jej potrzebujesz, nie? Tak. Tak samo jak i teraz ty, po prostu znowu... też chodzisz na trójbój aktualnie, nie? Tak, plus też jakieś inne sporty i właśnie, wiesz, jakby tworzenie sobie na pewno potrzeba takiego właśnie nie tyle, że interdyscyplinarnej ekspertyzy, tylko kontekstu. Tak. Kontekstu, nie ekspertyzy. Ekspertyzę musisz mieć, wiesz, jakby swoją ścisłą zawodową, ale kontekst, im lepiej zbudujesz kontekst i doświadczysz go sensorycznie, nie tylko w sposób na przykład teoretyczny, ale też i praktyczny, tym lepiej dla ciebie. Zobacz, czyli, o ile łatwiej będzie ci pomóc benchpresserowi, jeżeli ty zrozumiesz, czym jest benchpress. Bo jakby bazując na tym, co jest, nie wiem, w podręcznikach czy w badaniach, to nie masz pojęcia o benchpressie. Czy w materiałach po prostu w necie. Bo nie, no, najpopularniejszy mit, tak, który przychodzi mi do głowy z benchpressem, to jest retrakcja, depresja. To nie jest benchpress. Benchpress to jest depresja, retrakcja. To zmienia wszystko. Bo jeżeli ty będziesz zawodnika, wiesz, na kowetce robił pod kątem tego i tego, tak, to pracujemy na zupełnie dwóch różnych tak naprawdę bojach. Jest zupełnie inny timing, jest zupełnie inna praca tych mięśni, nie? Tak prosty detal, nie? Czy nawet samo to, jak należy wycisnąć sztangę, czyli wiesz, samo użycie na przykład zęba tego do wyjścia z dołu lub brak jego użycia, to zmienia nam wszystko. Czy ściśnięcie, dociśnięcie małego palca, tak, do palca. Wiesz, czy zawodnik, jak trzyma sztangę, szczególnie jeśli ci, którzy są spięci, nie trzymają całą dłonią w przysiadzie, tylko mają jeden palec z dołu. Właśnie i powiązania na przykład pomiędzy. Jeśli on będzie zgięty lub wyprostowany, mamy strasznie dużą różnicę napięcia, jeśli chodzi o plecy. Nie? Bo na przykład, wiesz, w żadnej książce, podejrzewam przynajmniej, do fizjoterapii nie znajdziesz na przykład takiego zalecenia, że jeżeli boli, kurwa, nie wiem, tutaj, to i boli to przy benchpressie, to zobacz najpierw przysiad. To jest wiedza, którą możesz dostać ode mnie, od trenera, bo ja to, wiesz, doświadczyłem wielokrotnie, że problem jest w przysiadzie, a nie w benchu. I teraz ja mogę na przykład nie być w stanie ustawić mojego zawodnika do takiego przysiadu, w którym wiem, że nie będzie problemu bólowego w bench pressie. Bo wiem, że nie będzie problemu bólowego, jeżeli nadgarstek będzie prosty w przysiadzie. I teraz, wiesz, ja mogę parę rzeczy zrobić, żeby zawodnika doprowadzić do pozycji takiej, ale być może... nie będę sobie miał z tym poradzić, a nie uważam, żeby rozwiązanie na zasadzie wjebania kolana w klatkę i siłowego rozciągnięcia tego było rozwiązanie znowu optymalne, bo to mi nie daje odpowiedzi na pytanie, czemu tak się dzieje. Ja go rozciągnę, on zrobi jeden trening poprawnie, ale na drugim znowu będzie miał taką pozycję. A znowu, jeżeli jest taka pozycja, no to mamy więcej pracy na równoległobocznym niż na dołu czworoboka i już nam się zmienia cały układ sił, tak, w benchu. No i potem bench też zamiast wyglądać tak, to on mi wygląda tak. I mamy problem, ale samą naprawą bencha nie zrobię tutaj w ogóle roboty. Skąd masz o tym wiedzieć? Nie będąc na sali treningowej. Twoje rozwiązanie na kowetce może wtedy nie być, może nie zawsze, ale może nie być. Tak, bo nie masz wtedy do tej diagnozy tych pełnych informacji. Bo szukasz nie tam, gdzie trzeba, tak. Bo właśnie, bo nie masz wiesz, tego tipa w sensie mogę nie dać ja. Nie, w kontekście, że to jest jakby zdarzył, tylko tak. Nie możesz mieć pełnych informacji. Tak. O, no czyli tak jakby tak mówiąc dosyć prosto, krótko i oględnie, fajnie by było, gdyby fizjo, który zajmuje się, powiedzmy, zawodnikami jakiejś konkretnej dyscypliny, żeby sam
też troszeczkę się tym zajmował. Tak, od tej strony, chociaż popatrzmy, chociażby nie, jako, tak, ale nawet nie, nie zawsze jako zawodnik, który startuje, tak, ale nie jakby sobie też sam przetrenował swoje, żeby na sobie to poczuć, tak, żeby dobrze zrozumieć dokładnie, o co w tym wtedy chodzi. Wtedy już w ogóle w baja, ale tak naprawdę wiesz. Kontekst, ja ci powiem, że tak samo jest, wiesz, na przykład w ogóle z przygotowaniem, to co mówiliśmy tam motorycznym, nie? Ja pamiętam, jak robiłem kilka lat temu właśnie szkolenie z przygotowania motorycznego u Bartka Bibrowicza, który teraz pracuje jako trener reprezentacji Chin, chyba w siatkówce z tego, co pamiętam. Generalnie jeden z lepszych polskich motorycznych, jeżeli chodzi o w ogóle, no, jeden z naszych najlepszych trenerów motorycznych na pewno na świecie. I on wyraźnie wskazywał, on pracował i z reprezentacją tam judo, siatkówki, bardzo duża liczba sportów. To jedna rzecz to jest jakby wiedzieć, bo jakby podstawy są takie, jak już mówiliśmy, wszędzie takie same, ale trzeba znać w ogóle jakby, wiesz, chociaż zobaczyć, widzieć ten sport, jak się zawodnicy się ruszają w kontekście tego, co ty wyobrażasz sobie na temat danego sportu, czy jakie masz przekonania na temat danego sportu, zobaczyć, jak to wygląda na żywo i oczywiście ty nie będziesz, nie staniesz się zawodnikiem na przykład na poziomie zawodników, z którymi współpracujesz, ale chociaż żebyś tak, wiesz, liznął tego, nie? Zobaczył, jak to wygląda w praktyce. Tak naprawdę mając swoją wiedzę, jeżeli tylko popatrzysz i posłuchasz, to sobie wszystko skleisz. Tak, ale plus jest taki, wiesz, że rzeczywiście większość osób, które jak na przykład my sobie prowadzimy szkolenie, tam zgłaszają, że chcieliby pracować w sporcie, to oni prawdopodobnie tego sportu liznęli, albo się okazało, że ich, nie wiem, tam ciało nie pozwala na to, bo się tam kontuzują, albo mają jakieś, nie wiem, no nie wiem, taką postawę ciała, że nie będą zawodowymi trójboistami na przykład, no nie? A się okazuje, że ale to... Mogą nawet nie chcieć, wiesz, to tak, nie jest wymagane. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, ale to już jakby z naszego doświadczenia często tak jest, że to są osoby, które nawet idą na fizjo, dlatego że wcześniej coś trenowały, na przykład doznały jakiejś tam kontuzji, tak, i spodobała ściana, im się też po prostu praca fizjo, będąc ze strony pacjenta. Oczywiście, i dlatego się jakby na to zdecydowały, nie? Więc dalej jakby gdzieś tam chcąc stoić, trochę tego kontekstu tak mają. W którym my tak naprawdę też się rozwijamy się i rozwijaliśmy w samym systemie i szukamy tak dużo też współpracy właśnie od fizjoterapeutów, bo byliśmy wielokrotnie bardzo mocno pouszkadzani i właśnie zrozumienie procesów, które do tego doprowadziły, pomimo tego, że podstawowy cel był spełniony, siła szła. Że doprowadziły do poważnych kontuzji, tak jak ci mówiłem właśnie tam to dwukrotne, wiesz, rozwalenie obrąbka stawu biodrowego, wiesz, jakieś no masa po prostu, ja się cała na przykład, masa, nie wiem, bujałem w bólem lędźwi 7 lat i się okazało, że znowu trzeba wejść do podstaw, bo to oddychanie było problemem z lędźwiami, a nie strukturalne uszkodzenie, czy nawet balans strukturalny to nie był winny było to, jak ja używam przepony, bo robiliśmy niewłaściwy bracing przez wiele lat, który polegał na tym, że należy rozdąć ten brzuch i go wtedy napiąć, a nie właśnie zapracować na zasadzie właśnie na przykład spięcia tego samym oddechem i dopiero dobranie ciśnienia, czyli coś, czego teraz uczymy i nauczyliśmy się tego właśnie między innymi dlatego, że były z tego problemy. I okazało się, że na przykład ta przepona, która pracuje tylko przód, tył, czy na boki, nawet wiesz, jakby 360, jest problemem, bo bolą od tego lędźwia z jakiegoś powodu. Nie? Natomiast jeżeli oddech jest prowadzony również w dół, czyli ta przepona ma miejsce, żeby zrobić tą, wiesz, ekspansję, tak jak jest do tego stworzona, to nagle lędźwia nie bolą. Mhm. Nie? I takich rzeczy mieliśmy mnóstwo, że trzeba było dojść do tego samemu, bo się ładowaliśmy po specjalistach i nikt nie potrafił nam pomóc. Wiesz, bo mało jest specjalistów, którzy próbują połączyć fakty z różnych dziedzin, no nie? Bo oczywiście czasami jest tak, że potrzebujesz trochę wiedzy. Te łamigłówki, o których rozmawialiśmy chwilę temu. Wiedzy na temat ruchu, anatomii. Znaczy podsumowując, to oczywiście fajna rzecz tutaj gdzieś tam padła, że praktycznie dla naszych specjalizacji jest duże pole do zagospodarowania, bo mamy wspólną anatomię, wspólną mechanikę, gdzieś tam wspólne ruchy, bazujemy na tych samych założeniach fizjologicznych, tak. Więc to jest jakby podstawa, gdzie każdy się może tego uczyć, to czy jest trenerem, czy fizjoterapeutą, plus później rzeczywiście jakby wspólnego zrozumienia, jak wy pracujecie, tak. Jak wygląda specyfika danej aktywności i jak ja pracuję, powiedzmy, w gabinecie, tak? Bo oczywiście tych fizjoterapeutów jest cała masa, tak? Inni pracują, skupiając się głównie na powięzi, terapia manualna, trzeci gdzieś tam jakieś neuro. Poza tym tak tematy. Samo wiesz, że jest bardzo dużo fizjoterapeutów, którzy pracują tylko i wyłącznie w gabinecie, jakby i nie chcą i nie są w stanie opuścić, wiesz, jakby tego, co się dzieje poza kozetką. Jeśli działa na kozetce, to znaczy, że działa we wszechświecie, a tak nie jest też.
Tak, ja to tak często porównuję do tego, że to jest w sumie laboratorium. No tak, to, co się dzieje w gabinecie, bo nie jesteśmy tutaj w stanie kogoś poddać takim obciążeniom, jakie on ma na treningu, więc my tutaj mamy pewnego rodzaju założenia, coś możemy sobie spróbować zrobić, ale tak naprawdę to później życie będzie weryfikowało to, i to już, czy to poza jest laboratorium to się sprawdza. To jest już tam żadna różnica, bo jeżeli masz nawet tego, nie wiem, pana, który jest operatorem dźwigu i właśnie siedzi w dźwigu i patrzy tak, i go napieprza. To co z tego, że na kozetce go nie będzie napieprzało, jak po godzinie siedzenia w dźwigu w ten sposób go będzie napieprzało. Tak, nie? To jest złudne trochę, bo rzeczywiście u osób, które są mało aktywne, to często ta praca laboratoryjna w gabinecie wystarczy. No nie, że ich nie bolą, oni sobie funkcjonują, ale trochę inna sytuacja na przykład dzieje się w sytuacji, kiedy, nie wiem, chwyci się do sztangi, na której zaczepione 100 kg. To już może inaczej to działa. Ale sam, różnica jest tylko, wiesz, w czym? W jednostce czasu. Bo po prostu te małe aktywności dzienne, takie jak nawet operowanie tego dźwigu u pana, który operuje nim 40 godzin w tygodniu, po prostu doprowadzą do kumulacji problemów w późniejszej części jego życia. Natomiast tu w sporcie, gdzie mamy ekstremalne testowanie, wychodzi wszystko dużo szybciej. Ale to nie znaczy, że to jakby, wiesz, tak naprawdę, że to, o czym powiedziałeś, że to wystarcza. Mhm. Po prostu interwał czasu, w którym jest to mierzone, jest dużo dłuższy, przez co łatwiej jest nam krótkoterminowo stwierdzić, że problemu nie ma, ale jego po prostu urośnięcie problemu, który przekroczy naszą granicę swobody, będzie następowało po prostu w dużo dłuższej jednostce czasu. No i tutaj wiesz, jakby edukacja, można powiedzieć, że no na razie jest spoko, no ale jak pan będzie siedział dalej jak ten ćwok w tym dźwigu, no to no temat tak, raczej no. powróci, no nie? No, no to by nie mówić. Czyli wniosek z tej swojej rozmowy jest taki, że fizjoterapeuta, który zechce wyjść z swojego gabinetu, będzie bezkonkurencyjny na rynku, bo takich jest naprawdę mało. Tak. I na przykład my, będąc naprawdę popularnym teamem, mamy zajebisty problem, żeby współpracować z kimkolwiek w Trójmieście. Aktualnie mamy jedną dziewczynę, która jest u nas w teamie i jest w trakcie studiów fizjo. I my ją tak naprawdę, wiesz, wspieramy i szkolimy w tym, żeby była jak najlepszym fizjo i robi naszych zawodników, ale to nie jest fizjoterapeuta z tytułem. A chcecie fizjo z Gdańska dobrego? Może chcę. No to ja ale a wiesz, dlaczego akurat z nią współpracujemy, a nie z kimś, na przykład, kto ma większe, jakby, powiedzmy, nie wiem, więcej doświadczenia? Bo ona łączy fakty właśnie. I jej się chce. I jej się chce. Tak. I jest fascynująca. Dla niej to jest tak samo fascynujące, jak dla nas. Bo, i my potrzebujemy takiej osoby. Właśnie ten poziom fascynacji, że ja potrafię, wiesz, ja wpadam na rozwiązanie i dzwonię do niego o 3 w nocy w niedzielę, że pamiętasz tą sytuację? Wykombinowałem coś. I tak jest non-stop od lat. Tu chodzi o osiąganie celów i bardzo chętnie podejmiemy współpracę właśnie z takimi osobami, które chcą też dokładnie mieć takie samo podejście. Bo ja nie chcę też pracować z mrukiem, który siedzi tylko przy swojej kowetce, jest przekonany o swojej nieomylności. To są ludzie wkurwiają generalnie, nie wiesz, o co chodzi. No. Szczególnie jak jeszcze mi się myli, nie? Znaczy myli mi się. Może on robi zgodnie ze swoją sztuką wszystko poprawnie, ale ja na sali mi to nie działa. Mnie obchodzi tylko tyle, żeby działało mi w moim sporcie. Mnie to naprawdę wali, czy wobec jego ekspertyzy to jest zrobione. Jeżeli pod sztangą nie mam poprawy, to dla mnie to nie jest zrobione i tyle. Koniec tematu, nara. Po prostu rozminął się gdzieś tam cel po drodze. Bo nie ma tej weryfikacji znowu. Na kozetce może działać, spoko, ale mnie to nie obchodzi, czy to działa na kozetce. Mnie jako trener obchodzi, czy mi to działa na boisku, czy na sali. I to jest ta podstawowa różnica. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy robieniem teamu, nie? Właśnie, gdzie każdy ma swoją ekspertyzę i mamy jeden cel, czyli ma działać na boisku, a robieniem sobie właśnie przepychaniem się tym zawodnikiem pomiędzy sobą i udowadnianiem sobie, kto ma kurwa rację. A mówię, a tak naprawdę zobaczcie, że jak już rozróżnimy to, co my mówimy o tej naszej ekspertyzie i o tym zawodniku, pacjencie, który jest w sporcie, do tego, co odnieśliśmy sobie pana operatora dźwigu, który nie jest w tym sporcie, to tak naprawdę mówiliśmy o tym, że przesuwamy tak naprawdę bardziej problemy w czasie, nie? I generalnie możemy też wyjść mimo wszystko z takiego założenia, że jeżeli robimy rzeczy w sporcie, które testujemy je w sposób ekstremalny i one działają, to znaczy, że i u tego zwykłego człowieka, jeżeli je nałożymy, to będą działały lepiej, bo my jakby skompensowaliśmy to wszystko, stestowaliśmy i nie potrzebujemy poczekać 30 lat, a żeby poczekać, czy mu powychodzą rzeczy i czy rzeczywiście było to zrobione dobrze, czy niedobrze. Nie? Jeżeli działało w takich warunkach ekstremalnych, to możemy mieć też większe prawdopodobieństwo, że i tu będzie ten problem rozwiązany właśnie w bardziej tym długofalowym ujęciu. Tak. Ja tak teraz pomyślałem sobie, dlaczego może być rzeczywiście problem na przykład ze znalezieniem na przykład specjalisty u was, bo
sytuacja jest taka, że jakby uczysz się x lat, tak później tak. robisz sobie szkolenia, które też trwają i kosztują prawdopodobnie, no i gdzieś tam w gabinecie ci wychodzi i potem się okazuje, że coś nie działa, więc teoretycznie musisz się cofnąć do jakby poziomu trochę ucznia i zobaczyć sobie, kurde, no nie jest do końca tak, jak to miało działać. Coś jest nie tak i ja muszę się dedukować. I dla niektórych to jest bardzo duże wyjście z strefy komfortu. To i jest nie do przejścia, nie do przejścia. Tak, no nie? Tak, bo mimo wszystko każdy z nas powiedział dzisiaj to podczas tej rozmowy, że my musieliśmy się przede wszystkim bardzo dużo cofnąć ze wszystkim. Nie podejrzewam, że też cofacie się tam jeszcze, no nie? Tak, do tej pory. I cały czas to robimy. No. Cały czas to robimy, że siedzimy tutaj żeby z tego powodu. Właśnie coraz dalej, każdy z nas musi się coraz mocniej coś cofać właśnie w tym, żeby znajdywać te poszczególne małe rzeczy, które gdzieś pominęliśmy. Musimy się właśnie do nich cofać. To jest przede wszystkim nasza robota. To się wszystko sprowadza tak naprawdę do podejścia. Mhm. Czy to chodzi o to, żebym ja sobie coś udowodnił, czy to chodzi o to, żeby zawodnik miał wynik? Mhm. Czy to chodzi o to, żeby zdać test, czy o to, żeby zawodnik miał wynik? I to jest też kryterium oceniania, nie? No bo ja moją robotę oceniam pod kątem tego, czy zawodnik ma progres. Dlaczego mam inaczej oceniać twoją pracę? Nie? Mhm. Jeżeli mi pomagasz zawodnikiem. Co z tego, że on zdał testy, czy nie wiem, czy palpacyjnie oceniłeś, że jest okej, skoro jest problem pod sztangą? No to dla mnie test praca zrobiona źle. I teraz pytanie, czy ja nie mam racji w ten sposób to robiąc? Moim zdaniem właśnie to... Trzeba weryfikować, tak? To moim zdaniem właśnie określa nam, czy mamy dobrze złożony team, bo jeżeli pracujemy jako team, to dla nas jedyną oceną pracy jest wynik zawodnika. Mhm. Nie? Tak, no my generalnie też jakby wychodzimy z tego założenia, że... I patrząc oczywiście szerzej, pacjenci, bo jeżeli on zrobi wynik, ale wiemy, że on się rozpierdoli za dosłownie miesiąc, to też musimy brać pod uwagę. Także nie traktujmy tego zero-jedynkowo, ale znowu... Oceną naszej pracy jest forma tego zawodnika. Nie zdanie testów, nie ocena wzrokowa, palpacyjna, cokolwiek sobie nie wymyślimy. Nie? Oceną jest wynik. Koniec, kropka. Nie ma nic więcej. Tak, no bo znowu moglibyśmy jakby przejść do tego, że moglibyśmy gdzieś tam mieć do tego takie podejście. Ono czasami gdzieś tam u nas pokutuje, że przychodzi do nas pacjent, klient, zawodnik. I na przykład on dokładnie definiuje ten swój cel, o co tutaj chodzi, nie? Że może on chce się pozbyć bólu, ale w jakiejś prawdopodobnie konkretnej sytuacji, jeśli mówimy w ogóle o sporcie. I teraz jego celem nie jest to, że on chciałby mieć tam coś luźniejsze, czy coś mieć zrobione, tylko chciałby mieć ten konkretny efekt. Nie? Tak. Więc my też się z tą osobą, z którą współpracujemy, rozliczamy z tego efektu. Dokładnie. Jego to też nie bardzo interesuje, czy ma tak, luźniejszą powięź. To jest w ogóle nie jego, jak nie jego sprawa. Może tego nie interesować. Przychodzi pan, że chce schudnąć, ale z piwka to nie zrezygnuje. Nie? No i teraz tak, albo mu robisz tak, że chudnie, ale z piwka nie rezygnuje, albo mu tłumaczysz, że na przykład ty nie jesteś w stanie mu tego dać po prostu, nie? No bo to jest mimo wszystko... No to znowu zależy też od poziomu zaawansowania, tak? No bo wiesz, zawodnik pro to nie jest ktoś, kto do ciebie przychodzi, że chce pomóc, ale z piwka nie zrezygnuje, nie? No umówmy się, tylko zawodnik pro raczej zrobię wszystko, co trzeba, tylko wy mi pomóżcie, bo ja nie wiem, co mam robić, nie? U nas w branży jeszcze takie przeświadczenie jest na przykład, że ludzie to nie korzystają z fizjoterapii, bo wolą na przykład iść, do fryzjera załóżmy, nie? Bo tam wychodzisz i jakby widzisz jakiś efekt, no nie? Tak. No bo jakby tego nie ma celu, no nie? Wiesz, jakby przychodzisz z rzeczą typu, no nie wiem, chcę iść, bo na przykład, nie wiem, stanąłem w trójboju, coś mi nie idzie, no nie? I pojawia się, albo nie wiem, często się kondyzuje, tak wiesz, ty rzeczywiście mu ten problem rozwiążesz, to on z gabinetu wyjdzie z przeświadczeniem, że kurde, coś się zmieniło w moim życiu, jakby w sensie... Ale to jest nawet też bezpośrednia odpowiedź do tego, z czego się wcześniej śmialiśmy, czyli dlaczego tak wielu fizjoterapeutów nie pracuje na tym, że myśli i łączy fakty i robi coś, co da, wiesz, efekt terapeutyczny w dłuższej jednostce czasu, tylko robią tejpy, łokci lub igły. No bo jak cię zigłuje i miałeś spięte, to będziesz miał rozluźnione, masz, wiesz, od razu to czujesz, nie? No. Jak ci, wiesz, nie wiem, bolący i rozwalony bark wytejpuje po prostu, wiesz, jak gipsem, to jest odciążony i to wyraźnie, to jest ten efekt, wiesz, fryzjera, o którym rozmawialiśmy, tak? Czy jak ci, wiesz, nawtyka tych łokci i to jest coś, co ci ludzie czują od razu. To, że się za 3 dni znowu zepnie, to jest nieważne, no bo ten, tak samo jak i, wiesz, to wyjście od fryzjera, jak ci nakręci loków, a 2 dni później umyjesz łeb, nie masz tych loków. I nikomu to nie przeszkadza, nie? Znaczy, mi to akurat nie przeszkadza. No tak, średnio. Czyli ja z kolei mam w tym problem. Z fryzjerem.
No z lokami. Z lokami. No tak. A dzisiaj nie masz? No dzisiaj nie ma właśnie, bo był wywiad 3 dni temu. Przed zawodami. Ale na zawodach żebyś wiedział, jak wyglądał, nie? Lata 70. Funky soul. No, nie no, tu dużo znowu zależy od oczekiwań zawodnika, to idzie w parze z jego poziomem zaawansowania, poziomem edukacji i tak edukacja zawodnika. Tutaj można teraz mnożyć tych przykładów, no bo tu jest potrzebna też edukacja, no bo też jest dużo po stronie zawodnika i za sobie wymnożymy tyle przykładów, że w sumie to, o czym mówimy, jest nieaktualne. Więc za to też mi zależy na tym, żeby to uściślić, że rozmawiamy tutaj o pracy stricte pod kątem teamu, pod kątem sportowca, nie pod kątem osoby, która sobie rekreacyjnie uznała, że porobi trójbój, bo zobaczyła, nie wiem, na KFD, że to jest fajne. Nie? Mówimy o poważnym trójboju, czy o poważnym przygotowaniu do sportu, gdzie tutaj się faktycznie... Moglibyśmy, bo ja tam nadmieniałem wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o systemie, że powiemy, czym jest ta triangulacja, w sumie tego nie rozwinęliśmy, także może w sumie to rozwinąć. Tak, czyli rozmawiamy o kimś, kto na pierwszym miejscu w życiu ma wynik sportowy. To jest sportowe, dla mnie to definiuje sportowca, nie to, czy jest w zawodowej lidze, czy się z tego utrzymuje, czy nie. Dla mnie sportowiec to jest ktoś, dla którego na pierwszym miejscu jest ta forma sportowa i ma dowolną do tego motywację. Czy on chce to zrobić, bo on właśnie chce się zemścić na swojej dupie i pokazać jej, że źle zrobiła, czy chce to zrobić, żeby czuć właśnie, nie wiem, wyróżnienie, być docenionym, czy robi to dlatego, bo go ojciec lał. Nieważne jest to dla mnie, nie? Jeżeli to jest dla pierwsze miejsce, całe życie podporządkowane pod sport, to mamy sportowca i to jest aktualne to, o czym rozmawiamy dla sportowca. Nie? I triangulacja. Ukuliśmy sobie też taki model właśnie, jak idzie o triangulację, kiedyś się tak na przykład namierzało, nie wiem, rozmowy dało radę, tak, namierzać telefonicznie, czyli masz 3 odbiorniki, nie? One zawsze muszą tworzyć wtedy jakiegoś rodzaju trójkąt. I jeżeli zmierzysz odległość fali, tak, czyli dochodzi do na przykład, nie wiem, telefonu i wraca, no to mamy tę odległość, jaką przebyła fala, no to jeżeli z 3 punktów zmierzymy odległości, to wyjdzie nam mniej więcej 1 punkt. Tak? No jeżeli takimi odbiornikami jest fizjo, trener motoryczny i trener siłowy, tak, czy po prostu head coach. Mamy 3 odbiorniki. Tak. Fajnie, że to jest podcast, no nie? Tak, no teraz... jak nie oglądacie na YouTubie, to wasza strata. Czyli mamy fizjo, mamy tego head coacha, też trench coacha i mamy tam tego motoryka i mamy tutaj naszego zawodnika. I właśnie współpraca pomiędzy nimi trzema jest w stanie nam określić, gdzie my w ogóle mamy tego zawodnika i co z nim trzeba zrobić. To jest dość zgrabny model, nie? No i wtedy to faktycznie ma sens, no bo nie przełożymy tych zasad na osobę amatora, czy na osobę, nie wiem, zupełnie dokładnie zieloną. Dokładnie to będzie, wiesz, jasno tam pokazane, się będzie, że jeżeli te jeden wyjątki. Z tych odbiorników chociażby zabierzemy i odłączymy go od komunikacji, to już nawet tych dwóch nie jest w stanie określić to nie położenia w stanie... zawodnika w sposób precyzyjny. Przynajmniej w przypadku jednej zmiennej, tak? Czyli on będzie po prostu na jakiejś na przykład linii nam się znajdzie wtedy, nie? Ale my nie wiemy dokładnie gdzie. Bliżej bądź dalej od tak. tego Także, środka. Także że ta współpraca właśnie im jest, jeżeli mamy 3 działające te odbiorniki, czyli jest ten przepływ informacji, jest komunikacja, to jesteśmy, wtedy stajemy się bardzo precyzyjni. Bez tego jesteśmy bliżej lub dalej, ale dalej nie jesteśmy w prawdzie. Więc możemy być z niej bardzo blisko, ale dalej nie jesteśmy tam, gdzie jest prawda. Nie? Tak, model w ogóle jest mega i mi się podoba, bo niestety podejrzewam, że jakbyśmy o tym pomyśleli i w Polsce o różnych drużynach każdej dyscypliny sportu, to nie wiem, czy byłaby taka drużyna, która jakby wiesz, korzysta stricte ze wszystkich. Tak, ale powiem ci, że przy tym w jaki sposób, że my to wiemy i to w jaki sposób my też współpracujemy na przykład z różnego typu sportowcami, bo najczęściej jest właśnie tak, że my jak wchodzimy do na przykład, jeżeli wchodzimy do współpracy z jakimiś sportowcami, oni najczęściej są w modelu drużyny sportowej, gdzie są osoby odpowiedzialne za to, ale ta triangulacja nie działa. Więc my podchodzimy pod pozycji zawodnika, nie? I przez to, że wiemy, że to powinno w taki sposób działać, to my wiemy, jak modyfikować nim, żeby on wysyłał im odpowiednie sygnały, żeby to on ich poustawiał, a nie oni jego. Okay. Więc my po prostu, to wymaga już po prostu więcej wiedzy i sprytu, jak zrobić tak, żeby to punkt odbierający ustawiał odbiorniki, a nie na odwrót. Tylko no właśnie, bo znowu teraz
jak to wygląda właśnie w rzeczywistości. Znowu zaczniemy sobie mnożyć wyjątki i wiesz, że tego się nie da i tak dalej. Ja nie chcę zbawiać świata, ja nie chcę zbawić wszystkich dyscyplin w Polsce i tak dalej. Ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie na to, żeby zaczęło to działać. Ja wierzę w to, że jeżeli będziemy o tym mówić, to coś się będzie powoli zmieniać, ale przede wszystkim zacznie się zmieniać, jeżeli zajmiemy się swoim podwórkiem, bo mamy ten przywilej, że trójbój nie jest sportem olimpijskim i oby kurwa nigdy nim nie był, nie jest pod ministerstwem aktualnie sportu i oby już nigdy nie wrócił, bo niestety, ale ta wprowadzanie urzędników, ministrów i innych chujów nierobów na sport zawsze ten sport niszczy, tak? I odbiera sportu właśnie to, czym on jest, bo teraz pytanie, czy w drużynach jakichkolwiek w Polsce tak to działa? Nie, nie działa tak, bo kuzyn prezesa ma akurat syna i on się zajmie przygotowaniem siłowym i tak dalej. Jest kolesiostwo, szczególnie właśnie, kiedy są pieniądze, pieniądze państwowe sport niszczą, bo je można wydawać właśnie byle jak, nikt tego nie rozlicza i nikt mi nie przetłumaczy, że to wygląda inaczej. Tak, tych wszystkich działaczy, jak dla mnie, powinno się postawić pod mur i ich wszystkich odszczelić. I wszystkich zrobić igłowanie. Tak, igłowanie im zrobić, bardzo bolesne powięzi. To wtedy może by ten sport w Polsce zaczął wyglądać i by weszła nowa kadra, a prawdopodobnie by nie zaczął, bo taka ludzka natura i jeżeli są to pieniądze państwowe, to można z nimi robić, co się chce. Jeżeli są pieniądze prywatne, to komuś na tym zależy, żeby był efekt. Wtedy. I teraz... Mamy tę piękną, po prostu mamy tą piękną sytuację, mamy ten przywilej, że jesteśmy takim właśnie sportem wyjętym spod prawa, tak? Jesteśmy właśnie takimi outlaws sportowymi i to jest zajebiste, bo my sobie tutaj z Tadeuszem robimy swoją drużynę, ona jest coraz lepsza i za chwilę sama pozycja tej drużyny i zawodników będzie sama przez się świadczyła o tym, że te metody działają i nikt nie będzie nam mógł zarzucić, że to jest bzdura, bo dokładnie zaczynamy dochodzić do tego punktu, które podkreślaliśmy od lat, że będziemy najlepszym teamem i będziemy, nikt mi nie przetłumaczy, że będzie inaczej, stworzymy najlepszych zawodników, bo mamy najlepszy system, jest najlepiej pomyślany i potrzebny jest czas, żeby wyszkolić zawodnika na poziomie elit. I to zrobimy. I ja wierzę w to, że my musimy przede wszystkim na własnym właśnie podwórku to wprowadzić, gdzie to my jesteśmy head coach, tak, a nie jakiś właściciel, pan prezes klubu w krawacie, w wąsem, który wie lepiej. Jeżeli on wie lepiej ode mnie, to niech sobie wie, ja się nie będę z koniem kopał. Ale u nas to my decydujemy i to my sobie właśnie tak, dobieramy. Mówię, bo tutaj wyjdziemy sobie, żeby resztę, stricte, bo tak samo jak i praca trenera, tak samo jak praca fizjoterapeuty w takim klubie sportowym wcale też nie należy wtedy do łatwych, jeżeli mówimy o tym, że wiesz, jestem taki po prostu rozbija się o taki beton, nie? Że wiesz, że są, jeżeli ma z góry wyznaczoną jakby metodykę nawet pracy, nie? Wiesz, no, masz zrobić to tymi metodami, ale ma zadziałać, nie? No to albo tymi metodami, albo ma zadziałać, nie? Mhm. I na takiej zasadzie, także mówię, tak naprawdę najlepiej, żebyśmy my wszyscy po prostu by pracowali oddolnie, robili jak najlepiej swoją pracę i tyle. Tak naprawdę też myślę, że... Tam, gdzie mamy wpływ, bo ja też nie będziemy się kopać z klubami sportowymi, gdzie wiedzą lepiej. Przede wszystkim o tą podstawę, że cały czas patrzcie, rozmawialiśmy o tym, że ludzie przychodzą do nas, bo chcą tego, co my jesteśmy w stanie im dać. A jak już rozbijamy to już później o strukturę klubów sportowych, to zaczyna nam się to zmieniać, bo już tam nie przychodzą do nas ludzie, którym my jesteśmy w stanie coś dać, czyli ci, którzy nas wybierają, tylko my jesteśmy narzuceni ludziom do tego i najczęściej jeszcze mamy narzuconą metodę, którą mamy im dać coś, więc to się nam zaczyna wtedy rozbijać. A przychodzi do nas coraz więcej ludzi właśnie w takich ustrukturyzowanych, twardych, o mocnej pozycji klubach i proszą nas o pomoc, bo widzą, są coraz bardziej świadomi, bo się uczą, bo praca tak naprawdę całej naszej, waszej branży właśnie to daje, że ci sportowcy są coraz bardziej świadomi. To jest ważna praca, ta edukacja, mimo że ona tak naprawdę ma niską konwersję, mało na niej zarabiamy, to jest dużo pracy, te wszystkie podcasty, artykuły, książki, to jest tak naprawdę zapychacz czasu, a nie sprzedaż czy robienie biznesu, tak? Ale to daje coś tym ludziom, że coś się zmienia, gdzieś tam ten beton się kruszy i się wyłamują pojedyncze jednostki i one przychodzą, więc jest potrzeba i ci ludzie widzą, że nie są nie mają roztoczonej opieki takiej, jakiej potrzebują i zaczynają rozumieć, że to nie jest na przykład normalne, że w wieku 25 lat powinieneś być po paru operacjach, na przykład, bo kolana siadły, bo łokcie siadły i tak dalej. Tak jest na przykład w lekkiej atletyce. Nie wiem, że sprinter to jest normalne, że ma kurde więzadła w kolanach porozwolone. I nie ma łękotek. No nie jest to normalne. No, nie umiesz go trenować i tyle.
I teraz ja też to zawsze podkreślam, ja się nigdy nie doczepiam do trenerów, którzy są head coachami, czyli tych sport specific i do ich roboty, bo na bieżni oni wiedzą, co robić. Tak? Czy zawsze są super. I zawsze mają świetne narzędzia, tak? Czy nie wiem, czy do trenerów sportu walki, broń Boże, złego słowa nie powiem na metodykę uczenia zawodnika, jak ma kopać, jak ma bić, jak się ma poruszać w ringu, ja się na tym nie znam, jestem w tym totalnym laikiem i się nie doczepiam do tej pracy. Ja się zawsze doczepiam do tej pracy, jeżeli ci sami trenerzy twierdzą, że wiedzą, co robić na moim podwórku, czyli na siłowni, i zabierają tych zawodników, i ja widzę, że robią im krzywdę. I widziałem to w klubach sportów walki, widziałem to w ośrodkach przygotowań olimpijskich, robiliśmy wielokrotnie obozy i nie wiem, miałem okazję obserwować naszą kadrę polską wioślarzy czy koszykarzy, i to jest coś, co wywołuje we mnie taką agresję nieopisaną, że mózg staje. Bo właśnie trener, który ma niesamowite, zajebiste metody, doszlifowywane przez lata, które sprawiają, że ten zawodnik się świetnie porusza po boisku, wywala jej na siłowni i każe mi robić takie przysiady, gdzie są popełnione wszystkie błędy. I to nie jest to, że ten przysiad jest sport specific i wygląda trochę inaczej. Nie, to jest po prostu totalna nieumiejętność. To jest degrengolada, sport specific. To jest totalna nieumiejętność robienia tego, więc skoro tego nie umiesz robić, to tego do cholery nie rób. To tak samo mimo wszystko, wiesz, mogliby się zabierać za fizjoterapię, że od razu head coach by brał ich na kozetki i właśnie walał im igły w losowe miejsca. Czemu, to było dokładnie to samo. Czemu się przyjmuje, że nie wiem, operować człowieka nie możesz bez uprawnień, ale robić z nim siłownię już możesz? Co to jest mniej niebezpieczne, wrzucić człowieka pod sztangę i mu kazać maksować, jeżeli on nie wie, co robi? Przecież równie dobrze można człowieka otworzyć i zrobić na nim operację, nie mając, wiesz, totalnej wiedzy. No po prostu to potrwa dłużej, ubijanie tego zawodnika. No. Jak go źle zeszyjesz, to dostanie gangreny szybciej niż będzie na przykład pozbawiony łękotki od chujowych przysiadów. Tak, ale wiesz co, tych trenerzy, którzy wiesz, jakby mogliby niemalże wbijać sobie tam igły czy robić jakąś terapię, no to oni czasami robią, tylko że rękoma fizjoterapeutów, no nie? Bo jakby znam wiele osób, którzy po prostu wiesz, jakby myślało, że kurde, to jest taki idealny sport, trenowałem, teraz będę fizjoterapeutą w tym sporcie, a potem się okazało, że jak zgłosisz opcję typu ten zawodnik, mamy taki trochę okres, powiedzmy, rozstrzygania. Fajnie, jakby na przykład nie ćwiczył jakiejś specyfiki konkretnej, bo mamy, nie wiem, tam okres zgłania się tkanek, powinniśmy trochę wychillować. Tak. Jednocześnie znam osoby, które jakby powiedziały to i stwierdziły, że no nie ma co go zaleczać, trzeba go w końcu wyleczyć. Mamy teraz czas, zróbmy to. No i wyleciał z drużyny, no nie? Bo się, co będziesz mi się wcinał, gówniarze, no nie? Tutaj przecież ja trenuję ten sport. I to jest no, akurat bardzo ciężkie w sporcie, właśnie tam, gdzie rozbijamy się o te struktury. Ale nie? To jest właśnie jedyna rzecz, do której ja się właśnie personalnie odnoszę do tych trenerów. Nie? Właśnie te przeświadczenie, że oni wiedzą o innych dziedzinach wszystko. Też na przykład uczyłem się swojego czasu sprintu, bo generalnie uwielbiam sprint. To jest zajebisty sport, nie? Wiesz, lubię to robić i będę też w tym roku do tego na pewno wracał. Nie planuję żadnych startów, na pewno nie o to chodzi, po prostu dla przyjemności to robię i widzę mnóstwo benefitów. I dorwałem gościa, który ma parę medali w poziomu mistrzostw Polski, jeden medal Europy, 400 metrów, czyli ostatni dystans sprinterski, tak? Kurde, jak ja go słucham na temat, wiesz, planowania treningu, jak on mi tam pokazywał, właśnie, wiesz, oni też mają te swoje tabele, jaka intensywność, jaka objętość na konkretnym rodzaju sprintu, czy na konkretnym rodzaju ćwiczenia pomocniczego, ile na płotkach można zrobić, na jakim tempie, jakie muszą być przerwy, to wszystko jest liczone razem z tym, jakie ja mam tętno, czyli jakie mam przygotowanie ogólne fizyczne, ile musi być tego przygotowania w treningu, żebym był w stanie biegać, ile na tym poziomie mogę biegać, ile będę mógł potem biegać, wszystko policzone, no po prostu mówię, ja pierdolę, masz tak samo zaawansowany system, jak ja mam do siłowni. Opowiedz mi, co robiłeś w swojej karierze na siłowni. No przysiady i wykroki, nie? No. Koniec, kurwa, tematu. Jakby wiesz, no to nie to, że... I mówię, ty chłopie, ty nie widzisz takiej jakiejś skrajnej niekonsekwencji w tym? No. Bo mówię, wiesz, tak jak ty mi to opisujesz właśnie w treningu sport specific, to co robimy na bieżni, to my tak samo podchodzimy do ciężarów, wiesz? A po co? No, ale to wiesz, a mógłbyś powiedzieć... Wiesz, no, pokaż, jak robisz ten przysiad, nie? No. Wiesz, stopa tak, kolana do środka, łopatki, to mówię, ale... A pokaż, jak... A co wiesz na przykład o stopie, wiesz, w biegu? No, to musi być tak, stopa, wiesz, ma kontakt tutaj, na tym palcu, w tej fazie ruchu, potem się to odrywa. Wiesz, jakby jest taki traktat na temat pracy stopą, nie? Mówię, czy wy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, jak się stopa zachowuje w przysiadzie? A po co? Przecież leży na ziemi. To nic skomplikowanego. Jak biegnę, to ma tutaj, tak się przymienia, a tu tylko leży. No to jest... W samym sprincie przeanalizował, wiesz,
każdą fazę ruchu i opisał dokładnie, jak powinna wyglądać stopa, wiesz, jaki stopień zgięcia, nie? Która część stopy ma kontakt, gdzie jest wektor, to co mówiłeś, tak, na przykład to, co mówił Tadeusz, co jest dla nas ważne, żeby rozrysować zawodnikowi, jaki jest wektor przy przysiadzie, czym, jaką częścią ciała, gdzie pchasz, wiesz, tu jest to samo, która kostka dokładnie na stopie powinna pchać, jak to powinno być ułożone, element po elemencie. A na siłowni już w ogóle na to nie zwracamy uwagi. I teraz właśnie, wiesz, facet, który jego wyszkolił do sprintu, nie, który właśnie pokazał mu te wszystkie detale, miał ten cały system, właśnie wiesz, ile, na jakim tempie można biegać, jak trzeba człowieka przygotować i tak dalej. Mega zaawansowany, niesamowity system. Jednocześnie on jest przekonany o tym, że doskonale wie, co robić na siłowni i jakby cała siłownia wprowadza do tego, że to dzisiaj robicie ciężkie przesiady, a na koniec tygodnia wykroki. No. I koniec tematu. Tak, ale to wiesz, znowu jest takie opcja, no to jest to karygodne, nie? Cofnięcia się do poziomu ucznia, no nie? To zawsze na każdym jakby etapie kariery, nawet jak jesteś specjalistą, to musisz wiedzieć, że ta specjalizacja, nawet jak to jest wąska specjalizacja, bo jakby sprinterskie biegi, no nie jest szeroko specjalizacją, no nie? To jakby dość wąska specjalizacja. Tak, zawsze. To nawet ona wymaga znowu kilku dyscyplin połączonych ze sobą, jakoś spójnie, i zaangażowania prawdopodobnie więcej niż jednej osoby, bo jak nie wszystko, można być jak wszystko w sporcie, dokładnie. Tak, nie można być sukces z kilku zagadnień. Ciekawe, wiesz, jakby ten człowiek powiedział, ale jakby to jest bieganie, jakby to nie ma nic skomplikowanego. No tak. Masz do wykonania one job, przebiec dookoła jego stadionu. Dostałbym pewnie od chłopa w twarz, gdybym mu tak powiedział, tak. Że wiesz, no ale to no co tak. W tym jest trudnego w tym bieganiu? No po prostu mielisz nogami, chuj, im szybciej mielisz nogami, tym szybciej biegniesz, tak? No dokładnie. Co ty mi tu, jakim ustawieniem stopy? Możesz nawet wykładniczo to rozrysować. Może wiesz, jakby każdy biegać. To jest 100 metrów, tak, nie? No i mam do postawienia, ile tam kroków wyjdzie ze 100, nie? To zobacz, jeżeli postawię krok co kurwa jedną sekundę setną szybciej, no to szybciej albo dobiegnę. Albo wydłużę go o 10 centymetrów. No proste, nie? Proste akcje, no nie? Jakby ty no czyli wiesz, mniej kroków postawię, ale w tym samym tempie, no to szybciej przebiegnie. No. Przeświadczenie o bieganiu jest też takie, że najprostszy sport do uprawnienia, że każdy może otworzyć drzwi i uprawiać sport. No tak. Ale dokładnie tak to wygląda. Podejście do siłowni jest właśnie takie. Ewentualnie, jak już jesteś w miarę świadomy, to wydrukuję ci rozpiskę z lat 70. z ruskiego podręcznika tak. Dla ciężarowców na przykład. Ale wiesz, to w fizjoterapii jest dalej coś takiego, opcja typu dostajesz od trenera zawodnika. Słuchaj, no plecy mu się spinają, trzeba rozluźnić. Ale tutaj, jak jeszcze pracowałem po siłowni, jak prowadziłem takie siłownie w Trójmieście, to pamiętam, że ulubione po prostu moje, co było, co polowałem, tak wchodzi ktoś z taką kartką i to było dużo obrazków z stownicą Smitha, nie? I było dużo rzeczy takich, jak robił, wiesz, wyproste uginania i takie półprzysiady, nie? I co chwila patrzę na tą rozpiskę i widać, że jest tam dosłownie jeden z pierwszych razy na siłowni, nie? Podchodzę i się go zawsze pytam tak, ACL? Tak, skąd pan wiedział, nie? Mówię, dostałeś to od fizjoterapeuty? Tak. Mówię, wszystko co to jest tutaj, co masz, to jest wszystko to, czego nie możesz robić. Ale jak to? On mi powiedział, że ja mam dokładnie to robić. Ja wiem, że on ci tak powiedział, to jest dokładnie wszystko to, czego nie możesz robić. Okay. I to pamiętam, i to jest od lat funkcjonuje po prostu. Jedna rozpiska dla wszystkich z internetu, która wymaga, w której masz po prostu przebieg po maszynach na siłowni, która ściąga z ciebie po prostu wszystko, co masz się nauczyć odnośnie stabilizacji, przenieść na maszynę, wzmocnić wyprost, wzmocnić zgięcie, koniec. Mhm. Tak, ale to niestety już jest właśnie znowu kwestia edukacji jeszcze na tym poziomie. I przenosimy znowu to, o czym gadaliśmy przy sportach siłowych, teraz przenieśliśmy na bieganie, bo w tym momencie my jesteśmy w tej samej pozycji po prostu, wiesz, ja wiem lepiej, tak? Skoro mu wpięło dwójkę, to mu ją rozluźnij. Dokładnie tak. Ale czemu mu wpięło tę dwójkę, nie wiesz, no, a może dlatego, że jest za słaba, więc może nie umie robić pieprzonych przysiadów, bo gdyby ją umiał robić, to by nie była za słaba. No. No, nie musi mieć mega sport specyfik na siłowni, nie wiesz, pytanie, o co chodzi. Dlaczego? No bo biega się spięła, a dlaczego prawo? No przez prawo noże. Bo przecież zakręca przez lewą rękę na treningu, no to więcej musisz prawą pchać, nie? No bo to prawe nadrabia. Tak, no. Ale to takie, wiesz, takie opcje typu na przykład jak idziesz sobie na przykład, no nie, bolą cię plecy. No i powiedzmy, nie jesteś zawodnikiem, ale po prostu bolą cię plecy. I wiesz, pierwsze pytanie, jak pani funkcjonuje? No ogólnie na przykład, nie wiem, no, jestem pracownikiem biurowym, dużo siedzę, no to bolą mi plecy. A ty masz powiedzieć, no tak, ale moje koleżanki też siedzą i nie wszystkich bolą. No.
No takie życie, no nie? Takie życie. Takie życie po prostu jest. No, nie, albo spięte genetyka, łydki. No nie? Genetyka. No bo po treningu biegowym trzeba rozrolować łydki. Tak. No czy nie? No, ja słyszałem, że tak. I, a nie pamiętasz, jak to było, jak też... To nie w Trójboju było to, że sztangami sobie robili te łydki przecież cały czas, że to super takie. Przecież to się nie pamiętam. Żeby było po prostu, żeby było ugięcie, nie? W kowce większe, nie? No to i to znowu pytanie. Ale czemu ono nie jest większe, nie? Może tam trzeba coś przygotować pod ten wysiłek, żeby coś stabilizowało w tym większym ugięciu. Może jakiś mięsień we fletce. Coś pistolowy nie działa przedni, wiesz, nie wiadomo. Nie, no po treningu biegowym się roluje łydki. Ale po treningu biegowym się roluje łydki. Nie rolowałeś, to boli. Zaczynają zauważyć, że na przykład jest problem, nie wiem, ze strzałkowym, jak BlackLore wypuści na przykład specjalny roller do rolowania strzałkowego, to znaczy wtedy, że to będzie palący problem. Dopóki BlackLore tego nie zrobi, to nie będzie na przykład czegoś takiego. Wiesz, że ludzie pomijają jakieś problemy, dopóki ktoś nie znajdzie im takiego bardzo łatwego rozwiązania, nie? Że na przykład zamieńmy zwykły roller gładki na taki z wypustkami, nie? I nagle po prostu się rozwiązuje wszystkie twoje problemy, nie? Wtedy 2 lata ludzie się rolują na innym rolerze, jest zajebiście. Śmieszne, bo tak to się zmienia przed z typami, bo taka śmieszna sytuacja, że na przykład typy były takie, że bo one się rozciągają w jednej płaszczyźnie, a w drugiej się nie rozciągają. Jakby tak. Dłuższy rękaw szerokości nie. To była zaleta. To była zaleta, mówię. Tak. No w sumie ma to sens, bo na przykład nie chcę, żeby jakby dane więzadła się rozciągały, tak? A chcę, żeby pracował w ten sposób. Ma to sens, no nie? A później jakby mija lat X i była taka sytuacja, że nowe tejpy, które ściąga się tak i tak, i to jest zaleta. Mówię, ej, to miała nie być zaleta, że nie? Miały się nie rozciągać tak, no nie? Teraz się rozciągają takie, takie, to jest okay, czyli w końcu jak jest okej, okay, no nie? Więc to taka sobie modyfikacja. Wezmę sobie na przykład taki plaster na przykład z apteki, on też będzie pracował tak lub tak. No, i się w ogóle nie rozciąga i w ogóle jest, no nie? No, co też ma swoje zalety. To ma swoje zalety. Ma swoje zalety. No. To tak jak właśnie z tymi rollerami, nie? Rollerami. Dobra, bo tak, bo my jesteśmy teraz w tematyce, jakby czego trener wymaga od terapeuty i powiedzmy sobie tak, że wymagacie jakby zrozumienia sportu. Pierwsza sprawa, tak, nie? Żeby ktoś tak się położył. Wspólnej tutaj jakby mianowniku, kontaktu, czyli tam biomechanika, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Czyli tło, taki kontekst, nie? Tak, żebyśmy się komunikowali. Kontekst. Dobra. I trochę wspólnego języka, ale też używania go. Tak. Co jeszcze? Tak jak powiedzieliśmy, diagnoza jest dla nas jakby bardzo podstawowa. I to jest najcenniejsze też, co my wierzymy, że od was możemy dostać, czyli trafniejszą diagnozę niż my jesteśmy w stanie wyprowadzić, bo poniekąd ja po to wysyłam zawodnika do fizjo, że wiesz, czemu ty do cholery nie możesz przyjąć mi tej pozycji? Czemu cię do cholery tam wpina? Zrobiłem wszystko, co wiem, nie mam pojęcia. Ja chcę, wiesz, właśnie do kogoś mądrzejszego pod tym kątem wysłać zawodnika i dostać info. Ty, ten twój chłop to na przykład, wiesz, no nie wiem, problem jest u niego w tym, jak siedzi. I jak to diagnoza bywa? Nie? No i no najczęściej kijowo, nie? Najczęściej tak, dziękujemy, to może zakończymy tutaj. I ostatnie, co nam zostaje, to czyli jak zrobiliśmy sobie te 4, tak? Powiedzieliśmy o 4 czynnikach. Tak, chyba tak. To ostatnie, co jest według mnie najistotniejsze, to żeby to było spięte według tych samych reguł, czyli tak jak mamy ten system swój, czyli zbiór reguł. Weźmy przykład, tak współpracowaliśmy z Kubą Dylewskim, tak? Tak. Nasz zawodnik, którego wzięliście pod swoje skrzydła przed zawodami, no i mamy wynik 850+. U juniora. Czyli tutaj jakby możemy pomówić właśnie o praktyce, czyli jak to wyglądało w praktyce, bo tutaj chyba spełniliśmy te wszystkie zadania. Tak. Ja i Piotrek. Okay. Jest moment, w którym nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Mamy jakieś tam swoje patenty na, nie wiem, na to, że boli tak ramienno-promieniowe, czy cokolwiek w tej okolicy boli. Mamy jakieś tam patenty na dokrwienie, czy na aktywację. Problem pojawia się jeszcze taki, że chłop jest tutaj spod Warszawy, a my jesteśmy w Trójmieście, no odległość nie wszystko zrobimy, tak? Mamy jakieś patenty, one nie wystarczają, no to potrzebujemy pomocy kogoś, kto będzie wiedział coś więcej. No i ja się wtedy z tobą skontaktowałem, właśnie mówiłem, że zgłosi się do ciebie chłopaczek, nie pamiętam tylko, czy ci filmy jego przesyłałem, czy mówiłem, że on się już z tobą skontaktuje i ci pokaże też od razu w gabinecie. Opisałem między, jak wygląda problem. Tak jak też dostałem informację, bo nie mam go na żywo. Dostałem informację od ciebie, jak to wygląda z twojej perspektywy. Tak. Później dostałem informację jeszcze od niego, która generalnie tam się dosyć fajnie jedna z drugim pokrywała. Jakby od niego Kuba też jest świadomym zawodnikiem, tak my się staramy naszych zawodników edukować też. Z jego punktu widzenia, jak to wyglądało.
No i faktycznie gdzieś tam jeszcze pokazywał te filmy z treningu, żeby tak po prostu pokazać zero-jedynkowo, w którym momencie. Czyli mamy problem, się, że boli gdzieś tam w okolicach. Tym bardziej, że tam było o tyle jakby istotna rzecz, że problem był taki, że wyciskanie po prostu w pewnym momencie go odcinało całkowicie i ten ból nie był narastający. Czyli on tak naprawdę do kilogramów takich 140-150 był w stanie operować i nie działo się nic. I na przykład zakładał 160 i było... odcięcie po prostu. Sztanga się w niego wlatywała. Nie? Efekt tego postępowania jest taki, że na zawodach zaliczył pewne 190 kg wycisnął. Tak, problem był jeszcze miesiąc temu taki, że 160 go prasowało. Mniej nawet czasu temu chyba. Mniej chyba. Tak? Dwa albo trzy tygodnie temu. Dobra, dwa tygodnie temu. Dwa, trzy tygodnie temu, czyli przed zawodami, bo nagrywamy to dzień po zawodach. Tak. Teraz ten podcast. Był problem, 160 wygniatało poprzez objaw bólowy. Mamy zawody, w sobotę startował, zaliczył 190 pewnie. Tak, i to lekko. Czyli taki mamy efekt tego postępowania i zaczęło się to od tego właśnie, że pojawił się problem, którego nie umiemy rozwiązać i jest właśnie zalecenie, idziemy do fizjo, wybieramy ciebie, dostajesz informacje od trenera, dostajesz informacje od zawodnika, dostajesz materiał firmowy, plus sam masz pojęcie jakieś tam o dźwiganiu, bo między innymi z CETFIM współpracujesz tutaj w Warszawie, tak? Czyli bywasz na sali, samemu dźwigasz i jesteś świadkiem, jak trener, który jest trenerem trójbojów, ma specjalizację w trójboju, jest w tym już trochę czasu, słyszysz też, w jaki sposób on pracuje, na co zwraca uwagę, czyli mamy spełnione wszystko to, o czym mówiliśmy. I teraz na czym polega postępowanie w twojej stronę? Co w nim robiłeś? Okej, okay. Wiesz co, my weszliśmy sobie też od testów mięśniowych, sprawdziliśmy, co tam nam działa, co nie działa, zrobiliśmy sobie też historię taką, powiedzmy, urazową, chorobową, on tam też miał za sobą kilka zabiegów operacyjnych, więc po prostu sprawdzaliśmy też, jak układ nerwowy reaguje na obciążanie właśnie tych miejsc. No i to, co tam znaleźliśmy, że było problematyczne, to faktycznie z tym pracowaliśmy. Tutaj też była bardzo duża pomoc ze strony Piotrka, bo on później jakby go też przejął i dalej z nim pracował, więc tam też od niego dostałem feedback dokładnie, co robili, więc tam dosyć dużo też było tak, pracy, żeby nie skłamać, z klatką piersiową. Od tego pierwszego razu do ostatniego, który kazałem kontrolnie przed zawodami, to były chyba trzy spotkania łącznie, dobrze mówię? Trzy. Myślę, maksymalnie cztery jako to. Trzy albo cztery. Że mówię, chciałem, żeby był dzień przed zawodami, przed wyjazdem, żeby się tak na ostatecznie poszedł, żeby zobaczyć, trzeba na pewno jest wszystko okej. Nie, że tam jeszcze coś było do zrobienia, tylko że mówię i dajcie się, żeby się umówił, żeby nawet jeżeli miał tylko wejść, wypić kawę i dostać, że jest okej, to żeby tak było. I teraz jaka była diagnoza u niego? Co było problemem? Wiesz co, tutaj ja niestety też nie mogę jakby wszystkiego powiedzieć, dlatego że pracowałem właśnie i ja, i Piotrek, więc tam troszeczkę tych problemów gdzieś tam wychodziło, powiedzmy, w międzyczasie, o których ja teraz jakby częściowo też już gdzieś tam nie pamiętam, bo to mi akurat przekazywał też Piotrek. Na pewno problemy główne, które pamiętam, były na pewno tam były problemy z nerwami obwodowymi, ale większość z nich wychodziła z poziomu klatki piersiowej. Więc tam i ja, i później Piotrek pracowaliśmy w okolicach żeber, kręgosłupa piersiowego, szyjnego, górnego otworu klatki piersiowej, czyli tak naprawdę z jakby systemem ciśnień w naszym ciele, jakby staraliśmy się przywrócić mu prawidłową jakby tutaj i ruchomość tej klatki piersiowej, no i jakby prawidłowy ślizg samych nerwów obwodowych względem tych powiedzmy tkanek już należących do układu ruchu. Jaka jest mniej więcej przyczyna tego, że to go spotkało? Się sknurzył. Wiesz co? To jest niemały chłopak, nie wąski. Tak, być może tam, no właśnie, trudno znowu jest znaleźć jakby jedną przyczynę, która mogła odpowiadać za wszystko, ale u niego na pewno był pewien skok masy ciała w międzyczasie, więc to jakby takie moje główne podejrzenie. Ale to jest podejrzenie. Też, wiesz, bo to jest też zajebista informacja, tak? Bo teraz on miał duży wzrost masy ciała, też ze względu na to, co ja w nim robiłem, czyli co robiła w nim Natalia, tak? Bo Natalia mu rozpisała dietę, ja rozpisałem mu też bombę, która była nastawiona raczej na to, że nie było tam kontroli wagi i pierwszy raz w życiu też szedł na większą ilość środków.
To raz, a dwa, tak. Że patrz, ty mówisz o wzroście masy ciała, a u niego jeszcze doszło przy tym do dużej rekompozycji, co oznacza, że na przykład jeśli jest plus 5 na wadze, to równie dobrze on może być plus 7 mięśniowo, bo doszło do dużej rekompozycji. Okej, a większość hipertrofii u niego się skupiła wokół właśnie obręczy barkowej, nie? Tak, bo nam nogi, plecy miał zawsze duże. Tak, nie? No i teraz to jest świetna informacja, bo teraz to byłby zabieg planowany, tak? Był wspierany dietetycznie, treningowo i farmakologicznie. Mhm. Tak, i o tym generalnie rozmawialiśmy. I teraz się pojawia pytanie, czy na przykład ja mogę coś zrobić treningowo z nim lub farmakologicznie lub dietetycznie w przyszłości, żeby do tego nie doszło. Czy na przykład, nie wiem, problemem jest to, że za szybko doszło do tej wzrostu wagi, czy że w ogóle ten wzrost zaszedł? Znaczy, myślę, że raczej chodziło o gwałtowność tego procesu, dlatego że jakby on mógłby sobie dalej tej masy ciała nabierać i jakby on teraz, skoro wiemy, że problem jest tak naprawdę rozwiązany i on sobie dalej dźwiga, mimo tego, że jakby no przecież masa mięśniowa mu nie spadła. Nie. No może poza, bo on nawet nie musiał przecież robić po prostu wagi do zawodów, nie? Więc to byłaby sytuacja, mieścił, tak, 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 więc on oczywiście pewnie byłaby, moglibyśmy sobie to inaczej troszeczkę kminić, gdyby to była sytuacja, gdzie on byłby w kategorii wagowej, musiał do niej zrobić wagę. Ale tutaj w momencie, kiedy nie było w ogóle czegoś takiego, no to jakby już nawet takiego praktycznego punktu widzenia widzimy, że on... bo nic tam się nie zmieniło w jego, nazwijmy to, suplementacji w ostatnich tych trzech tygodniach. Znaczy właśnie w ostatnich trzech tygodniach była zmiana farmakologiczna. Tak. Bo on dostał dwa nowe środki na ostatnie cztery tygodnie. Tak. Wtedy, to tak. Tylko że właśnie i to teraz my już bezpośrednio o tym po zawodach to schodzi, tak? Do bazowego poziomu, czyli tam po prostu mała dawka testosteronu. Okej. Okay. Dobra. Czyli... Aczkolwiek on tę masę mięśniową utrzyma, bo on spadnie po tym. To jest tak zaprojektowane, że on, nie wiem, 2-3-4 kg mu spadną i nie więcej. Nie utraci tej masy mięśniowej, bo zeszły środki, to jest zrobione z głową, a nie na zasadzie porady w internecie. Nazwijmy to. W pełni funkcjonalna u niego masa. Tak, dlatego jakby tutaj znowu będąc bardziej precyzyjnym, my jak zaczynaliśmy pracować pierwszy raz, to on oczywiście, ja go wypytałem o to, co tam się w tej bombie zmieniało. On mi o tych nowych środkach powiedział, więc i o tym, jak się ta masa ciała zrekomponowała, to też jakby o tym wiedziałem. Ale skoro na przestrzeni powiedzmy 3 tygodni od pierwszej wizyty te jego objawy ustąpiły i on był w stanie sobie po prostu wszystko tam dalej i dalej dźwigać i ten wynik zrobić, no to jakby to pokazuje, że to nie był problem, który raz, że mógł nie być bezpośredni, on na pewno był z tym powiązany. Tak. Jakieś problemy stricte strukturalne w obrębie klatki piersiowej były, które udało nam się jakby pokonać funkcjonalnie bez oczywiście jakby redukowania tej jego wagi. Tak, a nie bez być tego bezpośrednio. Wpływu, o którym mówiliśmy wcześniej, na przykład na same zawody, że na przykład, że trzeba było prowadzić jakieś na przykład zabiegi, terapie, które by wyłączyły go z tych obciążeń treningowych, tak? To były zalecenia od ciebie na przykład konkretne. Tak, one tam dotyczyły czy dwa dni, które miał mieć lżej na górę i tak dalej. Także mówię tutaj dokładnie jakby wszystko to, co sobie opisywaliśmy dzisiaj podczas tego podcastu, wszystko to mieliśmy idealnie spełnione. Ja dokładnie wiedziałem, co było z nim zrobione, gdzie, że powiem, leżą przyczyny, na czym... jakie dostał wytyczne, na czym ja mam się skupić, co mam na przykład właśnie wyłączyć treningowo. Może też nie mamy jednej takiej przyczyny zdiagnozowanej, to na pewno jest problem, ale mamy ich zespół, tak, omówić sobie jedno, na przykład wzrost wagi, tak. Z mojej strony to, co ja z nim robiłem, to było rozpisanie właśnie farmakologii. Ja wiem, że następnym razem należy wypłaszczyć trochę, na przykład dokładanie rzeczy, żeby wykres tej wagi był łagodniejszy. Tak. Tak? I to jest, jakby mamy zespół przyczyn, czyli mamy kilka różnych diagnoz, tak, i możemy na każdą sobie zadziałać. Czyli mamy w tej współpracy też coś na przyszłość, że wiemy, jak tego uniknąć. Tak, i też dokładnie, u niego, widzisz, i to jest dokładnie to, co ja chciałbym tutaj wykazać, że tutaj zrobiliśmy modelową współpracę, tak, była komunikacja, była dobra diagnostyka, są wprowadzone poprawki, jest dobre postępowanie ze zrozumieniem momentu, w którym on przychodzi, czyli przed zawodami, ze zrozumieniem specyfiki sportu i tak dalej, i tak dalej. No i efekt jest taki, że mamy tak naprawdę
ten efekt terapii wychodzi naturalnie, czyli nie mógł zrobić 160, zrobił 190. Mhm. I to po przysiadach, które wiemy, że w ogromny sposób negatywnie wpływają na prostej sztandze przysiady, na to, jak się zachowuje klatka piersiowa, a nie było cię tam z nami, żebyś mógł interweniować, a on zrobił PR-a o 40 kilo. Tak, w przysiadzie. Tak? Zrobił 350 kilo. Nie, więc wiesz, on miał na plecach 350 jebanych kilogramów, obciążył tym całą obręcz barkową, całą klatkę piersiową. Cały kręgosłup osiowy, tak, także... Godzinę przed wyciskaniem. Tak, tak, tak. Bez wprowadzenia żadnego postępowania terapeutycznego, bez braku możliwości, więc to właśnie to, o co mi tutaj chodzi, że to nie jest wyssane z palca, to co, o czym my mówimy od paru lat, że dokładnie tego oczekujemy od fizjoterapeutów, tylko to jest jedyny model postępowania w sportach siłowych, gdzie mamy szansę się dogadać i osiągnąć wspólny cel. Tylko na zasadzie takiego właśnie modelu współpracy. Bardziej, że tu jeszcze warto to nie jest fanaberia, podkreślić, nie? Może, że zauważcie, że ten przypadek mimo wszystko nie określilibyśmy w ogóle jako coś ciężkiego, że potrzeba tutaj trzech doktorów house'ów, rozrysowania mapy myśli na miliard kartek. To jest prosta rzecz, którą mimo wszystko, powiedzmy na średnim poziomie fizjoterapeuta i średnim poziomie trenera, bez problemu powinni w ten sposób sobie w 5 minut ogarnąć. Bo nie jest to tak naprawdę, no mówię, bardzo skomplikowany problem, nie? To znaczy, że jakby i da się to zrobić szybko, łatwo i jakby to, o czym my mówimy i też tak jak edukujemy, bo my też bardzo dużo edukujemy przyszłych trenerów czy zawodników, tak samo jak wy się zajmujecie edukacją i pracujecie z fizjoterapeutami i ich szkolicie. Ja bym po prostu bardzo sobie życzył i wam też życzył tego, żeby tak mogło być, żeby ludzie, którzy będą po naszych szkoleniach, mogli do siebie po prostu tak zadzwonić: słuchaj, wysyłam do ciebie zawodnika, dobra, co z nim mam zrobić, pyk, pyk, zrobione, proste, dziękuję, zawodnik zrobił PR-a, tak, przebił 3 dychy, dzięki, na razie. Tak, ale wiesz, plus był taki, że po pierwsze było to zrozumienie przez Maćka aktywności konkretnej, a po drugie na przykład to było to zrozumienie, na przykład jak sobie teraz tłumaczyliśmy, bo tutaj właśnie o tej diagnostyce, no nie, to może być taka jedna rzecz, która też warto było gdzieś sobie napomknąć, że często jest tak, że na przykład przy takich problemach mniej specyficznych, bo on, wiesz, wcześniej podnosił kilogramy i nie ma tego problemu, no nie? Nie miał żadnego urazu, nie miał żadnej operacji w trakcie, nie miał nic konkretnego, nie wydarzyło się, a z jakiegoś powodu doszedł jakiś dodatkowy czynnik, co spowodowało, że on nie mógł tego ciężaru podnieść i go odcinało, no nie? Więc to jest tak, że prawdopodobnie jak chłopaki pracowali sobie z jakimiś, nie wiem, innymi tam napięciami w obszarze gdzieś tam klaty i tak dalej, oczywiście też dokładnie wiedząc, co spowoduje, że to zacznie pracować lepiej, a nie, że przez przypadek mu coś wyłączono, nie? Tak. To się okazało, że jak ściągnęli, wiesz, kilka innych rzeczy, to mimo tego, że dalej on funkcjonował, jak funkcjonuje, to się okazało, że ruch nerwowy spokojnie to wziął na klatę, jakby dosłownie w przenosi, no nie? Tak. Więc tu też dokładnie jest taka tym bardziej, rzecz, że jakby bomba, którą miał rozpisana, też zakładała duże użycie masteronu, który bezpośrednio wpływa na regenerację centralnego układu nerwowego. Także tak naprawdę jeszcze jakby elementy bomby, które mogły promować go do wystąpienia problemu, zawierały też elementy, które mogły go promować do naprawy tego problemu jednocześnie. No to znowu też wynika po prostu z doświadczenia, bo ta moja mieszanka, którą ja wkładam w takich sytuacjach, to też nie jest kurwa z jakiegoś forum internetowego wyciągnięte, bo tak ciężarowcy robią, tylko to wynika z tego, że co nieco o biochemii i fizjologii człowieka wiem i to ja studiowałem we własnym zakresie, jak różne środki działają, bo mnie też nigdy nie satysfakcjonowało wytłumaczenie, że na przykład, nie wiem, od masteronu to na przykład się człowiek robi suchy. Czemu się robi suchy? No bo się robi suchy. Do cholery jasnej, jeżeli weźmiesz na warsztat taki masteron, to jest po prostu pochodna DHT, dihydrotestosteronu, i łączy się z receptorem androgenowym tak samo jak testosteron. Czemu niby nagle ma inne działanie? No bo ma. Ale dlaczego? No właśnie, nie? Dlaczego? Nie chcę opowiadać konkretnie, no nie? To jest temat w ogóle na kolejny tak naprawdę podcast, żeby sobie o tym pogadać, ale ja na przykład, wiesz, przeglądałem wszystkie badania, jakie znalazłem i starałem się zrozumieć, co się takiego dzieje, że substancja, która wpływa w ten sam sposób na ten sam receptor, ma inne działanie niż ta pierwsza substancja. To jest dla mnie nielogiczne, nie, wiesz? Tak, ale wiesz, jesteś tą osobą, której jakby nie wystarcza, co oczywiście duża pochwała, po prostu taki konkretny schemat wytłumaczenia, bo tak jest, no nie? A potem, no i znowu dochodzimy do tego opcji typu drążenie, no nie? Tak. Drążenie tematu, dlaczego i niektórzy. Jeżeli jesteś na zasadzie, no bo tak jest, no to nie umiesz zareagować, jeżeli coś daje wynik inny niż się spodziewałeś. A tak często jest, bo wiesz, jak ja się zaczynałem zajmować w ogóle dopingiem, ja jestem tą osobą, która ma mało side'ów. Wiesz, jakby dla mnie to było takie, no ale o co tyle w ogóle krzyku z tą bombą, nie? No wbijasz coś, rośniesz i jest fajnie, no koniec tematu, nie? Jakby, no.
A potem jak wiesz, jak zobaczyłem, ja zacząłem rozmawiać z ludźmi, patrzeć co oni w siebie wbijają, jakie mają side, to mówię, Jezu, to naprawdę jest niebezpieczne, nie? Wiesz o co chodzi? Ludzie sobie robią krzywdę, naprawdę, no, wiesz, ja przy tych samych wynikach nic nie czuję, a oni na przykład dostają arytmii, nie? Wiesz o co chodzi? I że to jest duża tutaj, wiesz, doza właśnie genetyki i tak dalej. Trzeba rozumieć, czemu to się dzieje, żeby być w stanie pomóc człowiekowi, bo najczęściej... A nie to, że ty to przeżyłeś, to nie znaczy, że wszyscy inni muszą to umieć przeżyć. Bo najczęściej jak pójdziesz o pomoc do lekarza, to ci powie, wejdź z tego, no i wracamy do punktu wyjścia. Ja, ty mi nie moralizuj, ty mnie doprowadź do wyniku. Chyba nie, to nie obchodzi, że mnie te sterydy zabijają. W takich przypadkach akurat zejście nagłe ze środków, które ci zrobiły bałagan tak, w hormonach... Tak, mogą jeszcze bardziej pogorszyć. Robią jeszcze większy bałagan w hormonach, a nie homeostazę. Więc nie? Wiesz, ja nie chcę twojej oceny moralnej mojego zachowania, ja chcę, żebyś ty mi powiedział, jak mam to zrobić, żeby osiągnąć mój cel. Wracamy znowu do punktu wyjścia, nie? Wiesz, i ta opcja, że możesz odmówić leczenia, bo twoje sumienie klauzula sumienia. Klauzula sumienia, klauzula nie? Sumienia no. Przepraszam, no tak. Ja nie mogę z panem pracować, bo on podnosi za duże ciężary. Przepraszam, to nie mogę panu wpierdolić igłów, na przykład zginać biodra, bo klauzula mi się sumienia. Wtedy, wiesz co, odpala, nie? To... Dobrze. Ale to wiesz, to samo co gadaliśmy wcześniej właśnie, czy jako trener do fizjo, czy to jako fizjo do trenera, nie? No to jest to samo podejście. No to niech pan wejdzie, kurde, we środku. Nie, nie tego od ciebie oczekuję. Jeżeli masz tak gadać, to wypierdalaj. Nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Dokładnie. Dawaj następnego, przynajmniej, nie? Przynajmniej też powinna być sprawa jasna, bo to też po prostu jakby wszyscy jesteśmy ludźmi i niechby to ktoś z góry określił. Tak jak powiedzieliście, to jest naprawdę najważniejsze i najprostsze, co każdy może zrobić, bez względu na to właśnie, jaki mamy kontekst, jaki mamy, że powiem, doświadczenie, poziom wykształcenia. Jasne określenie właśnie tego, czy możemy coś zrobić, czy nie możemy czegoś zrobić i dopiero przejść dalej. Nie? Bo możesz mi osiągnąć ten wynik, czy nie. Koniec. Tak. No ale to wiesz, prosta sytuacja. Na przykład dla mnie jest jakby kluczowa rzecz i ja praktycznie tylko z takimi ludźmi pracuję, którzy przychodzą i mówią, że moim głównym problemem jest, jakbym robił to, by był super szczęśliwy, no nie? Bo na przykład, nie wiem, ćwiczę na siłowni i jak podnoszę dany ciężar, to mnie boli. Czyli mówimy, czy jakby panie po prostu to nie bolało, czy tam pana nie bolało na siłowni, to byłoby super. Byłoby cudownie, no nie? No i wjeżdżamy, mamy konkretny cel, ja wtedy sobie sprawdzam, tak? Jakby znając jakby konkretną fazę ruchu, sprawdzamy sobie, co tam może działać, co nie działa, dlaczego ten ból występuje i robimy sobie konkretne rzeczy. I oczywiście u pacjenta co najmniej jestem w stanie znaleźć 500 innych problemów w jego ciele. Tak. Ale fakt, jeżeli on jest zadowolony, nie chce nic z tym robić, to ja jakby nic do tego nie mam, no nie? Jakby koniec, ma swoich innych pacjentów. To co mówiliśmy na przykładzie tego, co Paweł mówił odnośnie tego, że zawodnik ma jakąś motywację, z którą przychodzi. Ty wiesz też, że z reguły jest tak, że jak już on wchodzi w jakiś proces, w którym zajmujemy się osiągnięciem jego celu, to też następuje jakby redefiniowanie motywacji, tak? I bo zmienia się punkt, w którym jesteś, perspektywa widzenia, postawa, tak? Wiesz, no to jest to, co nazywam nabieraniem doświadczenia i to jest... Nie jest związane tylko z rozumieniem tego jednego konkretnego problemu, tylko tak wygląda życie po prostu. No, no stale zmieniasz jakby, jeżeli w czymś jesteś, coś robisz, działanie za sobą daje reakcję, a reakcje zmieniają perspektywę widzenia zawsze. Tak, chociaż są takie momenty, że rzeczywiście tego pacjenta można tam kogoś pomoralizować, bo na przykład ktoś przychodzi i jego główną motywacją jest po prostu jestem chronicznie zmęczony, jestem niezregenerowany, jest katastrofa. I się okazuje, że po prostu robicie różne rzeczy, ale na przykład dopóki on na przykład nie zejdzie z obciążenia albo nie zmniejszy treningu, to nic tego nie będzie, no nie? No tak, ale tak, tylko że to już jest właśnie jakby clue jego leczenia, a nie takie coś, co nie ma bezpośrednio wpływu, ale mu dowala, nie? Nie. To... Tak, także to musi mieć jakieś swoje uzasadnienie. Oczywiście, są takie rzeczy, że na przykład ja pamiętam jak opcja na przykład kolczyków, no nie? W sensie, będziemy sobie, kiedyś tam pewnie poruszymy, tam wytłumaczę wam temat jakby tak zwany trolny odruch ucieczki, że się go zrzeca, jakaś ingerencja gdzieś tam w ciało, na przykład jeśli chodzi o kolczyk, może podać, że masz na przykład trwały wyhamowane jakieś obszary. Że nie wiem, masz kolczyk w nosie, może okazać, że na przykład przez to ci się wyhamowuje częściowo zginacze szyi, no nie? I ostatnio miałem taką pacjentkę, która wiesz, jakby ściągam seczkę i widzę i wiesz, można było się zafiksować typu, kurde, dziewczyna ma tutaj ten problem, jakby jest tu obkulczykowana w obrębie nosa, ust i no nie, i stwierdzić, słuchaj, no musisz to ściągnąć, no nie? Bo ta szyja nie zaktywuje się, no nie? Ale mówię, może by jakieś inne tematy, no nie? Okazuje się, no bo jakby nie ma co tam specjalnie, wiesz, jakby jej w ingerencję, jakby w życie jakoś tam mocno wchodzić. I się okazuje, że to był jakiś taki czynnik, ale nie aż tak bardzo mocno. Jak zrobiliśmy wszystkie inne rzeczy, to się okazało, że tematu nie mamy, no nie? Tak, bo generalnie się organizm potrafi też zaadaptować do różnych rzeczy, które my sobie dowalamy do pieca.
Tylko trzeba mu czasami te takie drobne przeszkadzajki gdzieś tam po drodze. Generalnie no, taki jest jego cel mimo wszystko. Nasze ciało ma się adaptować do rzeczy. No i tak, tak wygląda ewolucja, nie? Że my do tego jesteśmy stworzeni, żeby się adaptować. I będziemy się adaptować do wszystkiego. Tak, ale niektórzy mają takie schematy postępowania, że musi pan zrobić, musi pan zmniejszyć on ciężar, albo te kolana pana będą bolały, no nie? No wiesz, lekarze tak postępują. To są przekonania. Przecież, to jest klasyka. Nie ma nic bardziej niszczącego dla nas w naszym życiu niż przekonania. Przekonania zawsze nas limitują. Tak. Przekonania albo wspierają osiągnięcie celu, albo są bezsensowne. Nie ma coś takiego jak prawda i przekonanie. W sensie nie ma prawdziwego przekonania. Przekonanie albo wspiera, albo utrudnia. Trzeba robić taką inżynierię przekonań, żeby wpierały ci osiąganie celów, koniec. No niestety przekonania większość osób trudniają, tak samo jak większość osób jakby dąży do tego, żeby nie osiągnąć sukcesu. Nie? Tak, 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 ale to jest też związane z przekonaniami, bo jeżeli ty masz przekonanie, że nie osiągniesz tego sukcesu z jakichkolwiek względów, bo ty wiesz, jakby psychika jest dość prostym tworem, nie? Masz podstawowe kilka potrzeb i je sobie spełnisz. Każdy je spełnia w jakikolwiek sposób. I teraz w jaki sposób spełniasz te podstawowe potrzeby, decyduje o tym, czy dojdziesz do samorealizacji, czyli do osiągania sukcesów. Nie? A podstawowe potrzeby spełniasz zawsze. Tylko może to być w sposób obiektywnie patrząc mało atrakcyjny, czy mało wiesz, no, skuteczny lub pożądany. W sposób po prostu destrukcyjny możesz je spełniać sobie. I z tego wynikają też przekonania. Ja się tak zastanawiam po prostu jak nasi widzowie, bo tu poszły takie tematy niestandardowe u nas na podcaście. Raz, że czuję, że można się trochę dostać. Pamiętam jak sprzedawaliśmy jakby kurs online swój pierwszy i tam padło takie określenie, że większość terapeutów nie diagnozuje. Nam się dostało za to, wiesz, po uszach. Ja wiem, bo mówisz, tak. To ja doleję oliwy do ognia. 84% fizjoterapeutów nie diagnozuje poprawnie. Tak, a tutaj padło. Zanim zapytasz mnie o moje doświadczenie, pokaż mi swój przysiad. Tak, a tutaj padło wielokrotnie to, plus jeszcze prosimy temat testosteronu, który jest takim, wiesz, tematem w ogóle bomby, że ja się czasami zapominam, bo ja żyję w takim środowisku, że zapominam, że to jeszcze ludzi szokuje. Ale my robimy, wiesz, jakby to co. My jak wyglądamy i ten, ale powiedzisz, że bardzo ładnie podchodzi się do tematu w taki sposób naukowy. Nie, że to jest, wiesz, jakby temat etapu, tylko podchodzisz, okej, w sposób, dobra, wpływ, wiesz, fizjologia, tak, i jaki to ma wpływ później na to, co zrobiłeś. Ty akurat jakby według mnie wybroniłeś bardzo dobrze, nie, z takiego możliwości przypierdolenia łatki, nie? Że jesteś, bierzesz tego, akademicko zrobiłeś to bardzo, że rozumiem, że takie problemy istnieją, pokazuję, jaki mogło mieć to wpływ na fizjoterapię, tak, i na terapię, którą robiłem, co bezpośrednio przełożyło się w jakiś sposób na wynik dla mnie. To no tak, no bo to się znowu się to wprowadza do punktu odniesienia. Twoim punktem odniesienia jest posiadanie racji czy zrobienie wyniku. No tutaj jakby swoje poglądy odstawiasz na bok, no bo możesz się z tym nie zgadzać. Może uważasz, że moralnie jest złe stosowanie środków anabolicznych androgennych, ale mnie mało obchodzi, co ty masz na ten temat do powiedzenia, bo ja do ciebie przychodzę po to, żeby zawodnik mój wycisnął w 190, a nie po ocenę moralną mojego zachowania czy jego, nie? Znowu, no to cały czas się to wszystko przewija, nie? I jakby wiesz, każdy ma prawo do własnego zdania, a ja mam prawo do dobierania sobie ludzi pod kątem tego, czy mi pasuje ich zdanie, czy nie. Czyli wiesz, masz swoje zdanie, musisz się mierzyć z konsekwencjami swojego zdania. Konsekwencja jest na przykład taka, że dla ciebie jest ważniejsze wykazać mi moralnie, że to jest złe, no to ja z tobą nie będę pracował i ani nie będziesz w stanie się rozwijać w moimi zawodnikami, ani nie dostaniesz naszych pieniędzy. Takie są konsekwencje. To jest tak proste. Czyli wiesz, zawsze się to wprowadza po prostu do tego, co jest naszym punktem odniesienia. Moim jest zawsze wynik. Tak, i wielokrotnie musiałem też zweryfikować swoje poglądy i przyznać, że nic nie wiem na dane tematy i dlatego też siedzimy i gadamy, bo to jest też, teraz wiesz, poruszyłeś ten temat, że większość fizjoterapeutów i że to jest taki wydźwięk ma negatywny, moim zdaniem ma kurewsko pozytywny wydźwięk, to co tutaj padło, bo pomimo tego, że większość fizjoterapeutów, z którymi się w życiu spotkaliśmy, to robi kijową diagnozę, która mi nic nie dała, a wręcz utrudniła robotę, to ja mimo wszystko siedzę z fizjoterapeutami, rozmawiam o tym, jak możemy ten problem rozwiązać, jak możemy stworzyć system, gdzie i nam, i wam będzie się lepiej współpracowało. To jest pozytywne. To większość fizjoterapeutów, którą w życiu spotkałeś, nie stanowi większości fizjoterapeutów, którzy istnieją, którzy te zrobią, nie? Także bym powiedział, że nawet skrajny promil. Tak, więc to jest znowu moje jakieś tam przekonanie na ten temat i pomimo, wiesz, jakby... I to jest clue tego, o czym rozmawialiśmy. Tak, ja mogę mieć przekonania, że większość fizjoterapeutów robi kijową diagnozę, tak? Ale to przekonanie nie wspiera mnie w osiągnięciu wyników z moimi zawodnikami, więc ja staram sobie na siłę udowodnić, że jednak są fizjoterapeuci, którzy doskonale się sprawdzą w sportach siłowych.
i doskonale się wprowadzą właśnie w takiej formie współpracy, w jakiej ja wierzę, że daje wyniki i gdzie może, mogę wykazać potwierdzenie tego, tak, że faktycznie, zobacz, no, zrobiliśmy, pomacaliśmy się tylko, mamy zajebisty wynik. Ja się tak zastanawiam jeszcze, bo tu padła taka informacja gdzieś w trakcie, że na przykład jak macie zawodnika w sporcie, że przygotowuje się do zawodów, no nie? I to zawody są 2 tygodnie, no to ja się zastanawiam jakby, jak trzeba terapię zrobić źle, żeby ona przez 2 tygodnie spowodowała, że ten zawodnik poniesie mniej niż mógłby, no nie? Słuchaj, nawet nie chcesz wiedzieć, bo ja, właśnie 3 tygodnie temu wyjebałem dziewczynę, która z klubu od nas, która właśnie wjebała mi się w robotę i u bubcia zigłowała jeden zginacz bioder. Czyli nawet nie zdajesz sprawy, bardzo co to kurwa z niego spowodowało. Ja pod kątem jakby, wiesz, bo ja mam taki, mamy spaczony umysł trochę my, bo jakby żyjemy w pewnym jakby takim nurcie terapeutycznym, że jakby to jest w głowie, jakby mi się nie mieści. Najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć, na przykład po naszej pracy, to jest takie, że ktoś się czuje osłabiony trochę albo dojechane bardziej, że po prostu dużo się wydarzyło na trawie, jest trochę dobodźcowany. Nie wiem, że jest po prostu przebodźcowany, przepalona centralka. 24 godziny, 48 to jest max, no nie? W sensie jakby nie ma takiej możliwości, żeby on następny, nie wiem, za 3 dni siano, nie wiem, pod sztangą stanął i zrobił mniej niż powinien, no nie? Wiesz, stary, to jest prosty przykład. To, co powiedział Tadeusz, to wiesz, jaki był efekt tego. Wkręciło go na jednych przesiadach, więc dostał igły w jeden wginacz biodra i go wyprostowało. Tylko że jak dostał na plecy 340 kg, to go wkręciło w drugą. I to 3 razy bardziej. I to 3 razy bardziej, po czym jak wyszedł spod tej sztangi, to stał dosłownie tak. No więc taki jest efekt, to można spierdolić. Pewnie, wiesz, postępowanie w przypadku braku obciążenia tego zawodnika 3 wagami jego ciała, by jakby mamy robotę zrobioną i mamy usunięty problem, tak? Inny przykład. Chłopak... Kubuś nasz, nie? Elgert. No, jest. Tak? Ogromny, dobra historia. Ogromny chłop, też 140 plus chłopa. Junior. Z mega potencjałem. 200 plus ławka, tak? Junior to znaczy, że Elon ma? Poniżej 23. Okay. Tak? Czyli mega potencjał. I u niego była taka sinusoida, że wiesz... Treningowa. Albo jest wygar, albo 180 kg miarzy. I nagle pokręcony, jest, nic nie ten. Wiesz, jakby treningowo wszystko siedzi i... Wiesz, jest jeden blok treningowy, on w ciągu tego bloku tydzień jest tak, a tydzień jest tak. Czyli to nie wynika z tego, że nie wiem, akumulacja objętości, zmęczenia, nie zostały popełnione błędy treningowe, bo zostało i to przeanalizowane. Chłopak jeszcze dodatkowo to jest tak, który regularnie trenuje, on wiesz, nie ma czegoś takiego, że... On nie przychodzi, nie wiem, zachlany, tak? Trenuje miesiąc dobrze, potem nie wiem, ma jakąś imprezę, on trenuje regularnie, cały rok tak czyli samo. Czyli jakiś taki czynnik zewnętrzny, nie tak, do końca związany z treningiem, tam, nie? Tak, idealnie tam suplementację i inne rzeczy się interesuje, bo on ma jeszcze tam, wiesz, zapalenia skóry, więc musi antybiotyki po to mieć zabierane, więc delikatnie się tylko z bombą dotyka, bo inaczej go wszystko bardziej wychodzi. Plus jego brat też u nas trenuje, jego brat jest jeden z najsilniejszych typów w Polsce, więc wiemy, że genetycznie mam dobry czynnik, mocny gen i tak dalej, silny chłop. Nie? Kurwa, wiesz, gnaty takie, te nadgarstki jak bochny chleba, wiesz, no to i inna glina, nie? Bo to kaszuby są, nie? Tak. Czyli kaszuby są predysponowani do sportów siłowych. No, 174 kg chłopak byś zobaczył, wzrostu 82. Nie chciałbym chyba socjalnie. No i teraz wiesz, co tu się dzieje? No i się okazało, że ma tam jakiegoś swojego takiego fizjowioskowego, bo go spinają, wiesz, spina mu plecy. No to mu robi kurwa w tych pleców wjeżdża. Nie, że on po prostu chodził do niego, żeby właśnie na takiej zasadzie, że dba o siebie jako prewencja, że chodzi tydzień w tydzień do fizjoterapeuty. I ten fizjom mu po prostu igłował losowe rzeczy. Jest, wiesz, apka na telefon z kołem fortuny, nie? A dzisiaj plecy. No i, tak. I postępowanie właśnie... wygląda tak, że te plecy są po prostu jak jesz, napierdolone igłami. I on zawsze miał tak, w poniedziałki miał ciężką jednostkę treningową nad dużym ciężarem, w sobotę lub w niedzielę szedł po prostu do fizjoterapeuty, dostał na przykład wyigłowanie pleców, chwytał sztangę, plecy nie działają. No i go miażdży, nie? I teraz wiesz, w którymś momencie bierze, no to dobra, weźmy, zróbmy mu testy, co się dzieje, nie? Tak. No i wiesz, robimy mu testy, tam plecy, wiesz, w manualnych w ogóle nic, nie? Zero aktywności, wiesz, dół czworoboka, a tu, zero. A tu takie plecy, nie? Wiesz, równoległobok, zero, nie? Wiesz, to już jest dziwne, bo najczęściej po prostu równoległobok tam w testach wychodzi nadaktywny, a nieaktywny czy dół czworoboka. Czekaj, pauza. Coś się popsuło na chwilę. Po tym w strasznym przerwaniu, kontynuując, jak już robił w niego tego jeża, przychodzi, miażdży go sztanga, bierzemy go na testy i coś jest nie tak, bo tuż całe plecy w manualnych nie grają.
A normalnie jest tak, że nie wiem, po prostu widać po prostu po układzie testów, że po prostu coś przejmuje funkcję czegoś i temu jest problem. A tu dupa, nic nie działa. Najszerszy wyłączony, nie? Równoległoboczny, dół czworoboka. Ja wspomnę tylko, że Kuba to nie jest osoba, która ma wady postawy na przykład jakieś, że wiesz, że widzisz, że wchodzi ci chłop. Nie, no wyprostowany ktoś, normalny chłop. Jest nie? Naprawdę, wiesz, bardzo ładnie otwarta klatka, jest wyprostowany. I widzisz, że kładzie się na ławce tego dnia i on leży tutaj, że te łopatki są wyjechane, że on ich nie jest w stanie dociągnąć. No to wiesz, potestowali im, tak naprawdę podpalałem go na zasadzie zwykłej aktywacji, czyli jakby sam test był dla nas aktywacją, nie? Czyli największa regresja, położył się na ławce i znowu jest powietrze, no i działa, no i nagle ciężar przestał być problemem. No i z tego właśnie, po tych testach jakby wyszła rozmowa, co tam się działo, no działo się to, że miał jeża na plecach, nie, igłami zrobionego, nie? I to były przeskoki dosłownie takie, że robią na przykład tydzień 190 na 3 lekko, lata po prostu, wiesz, ten kolejny tydzień 180 to prawie go zabiło, już po R-kę dzwoniliśmy, nie? I to dosłownie wtedy, wiesz, jakby aktywacje i na przykład w dnia jak 180 go zabija, robimy testy i tego samego dnia na przykład 200 wyciska od razu lekko bez problemu. Czyli fizjo raczej powinien pomagać, a trochę nie było tak, jak powinno być. Nie, bo, ale w ogóle nie było komunikacji, wiesz, bo on nie miał właśnie tego pomysłu. Okay. On robił na takiej zasadzie, że no to co, no ma przeciążenia, no to nie, muszę mu... Tu jest twardo, no to tu igła. Tak, tak, to znaczy, że on go zregeneruje w ten sposób. Nawet się go nie zapytał, kiedy ma ciężki trening, lekki, wiesz, co, jakie są plany, kiedy ma zawody, kiedy ich nie ma. Tam nie było, wiesz, to była losowość po prostu. Tak, czyli nie było celu czyli, i nie podejrzewa sobie kino, nie? Kategorie, wybieramy sobie na przykład tak, kategorie... terapia i różne terapie sobie spisujesz, nie? Później bierzesz sobie na przykład grupa mięśniowa czy tam obszar, nie? I sobie takie trzy bębny sobie wylosujesz i działasz. I mam dokładnie takie same na przykład doświadczenie, jak się bawiłem z tymi kurwa lędźwiami, wyszukałem, mówię, dobra, pójdziemy w innym torem, wyszukam najbardziej utytułowanego, jakiego znajdę fizjoterapeutę w Trójmieście. Tak, tu na tych igrzyskach był, na tych, z taką reprezentacją. Mówię, no kurwa, no musi chłop coś wiedzieć, czego ja nie wiem. No nie ma baza. To jest wystarczająco duża podpowiedź. Ale ma znajomych, których ty nie masz. No niech se wynajdą, ty, no ja pierdolę. W ostatnie dwa zabiegi nie zapłaciłem i nie zapłacę. Kurde, wiesz, przychodzę i mówię dokładnie, co robię, co się dzieje, ile rzeczy przerobiłem, nie? No i mi rozluźnia lędźwia. Mówię, dobra, robi to w sposób, którego jeszcze nie znałem, może to coś poradzi, nie? I faktycznie na pierwszym treningu było lepiej, nie? Mówię, kurwa, może, no ale po drugim treningu wracamy do punktu wyjścia. Wracam na kozetkę, mówię, nic nie pomogło. Była chwilowa poprawa, ale napierdala znowu, tak samo jak napierdala. Ojej, to dziwne. No mówię, no wiem, że dziwne, ale to jest jakby 7 lat się bujam z problemem, że dziwne, że boli, nie? No to co dalej z tym robimy? No i znowu wymyślił jakiś inny sposób na rozluźnianie lędźwi i rozciągnął mi gruszkowaty. Mówię, kurwa, wow, no na to nie wpadłem przez te 7 lat faktycznie. No ale dobra, może to robi lepiej niż ja, no bo przecież w końcu jestem tylko zwykłym trenerem bez wykształcenia. No wracam, napierdala tak samo. No i trzeci raz przyjeżdżam, nie? No i mówię, napierdala mnie dalej tak samo. Nic nie pomogło, nie? No już ochujałem, bo po prostu zapalił mi kadzidło człowieku i jakimś kurwa rozluźnianie na gorąco, nie? Przyszła praktykantka i przez pół godziny mnie jakimś kurwa ciepłą świeczką czy innym czymś kurde po tych lędźwiach mi jeździła, nie? No i faktycznie, no rozluźniłem te lędźwia, no ale wstałem, nie boli. No ale jakby problem jest taki, tak, że... Znaczy, no, tu, to też było po prostu, wiesz, koło fortuny i rodzaj terapii na lędźwia, tak. No bo tam boli. Nie? On nie miał jakby celu, no i nie było żadnej diagnostyki, no nie? Jakby tak, nie było pytania, jakby co w tym lędźwiach się dzieje, no czy one są spięte, czy są niewydolne, jak są spięte, no, to jeszcze, przyjmują. Jeszcze mnie odesłał, żebym wprawił sobie, wiesz, jakby wgryz. Gdzie poszedłem, wiesz, Tadeusz ma swojego znajomego, który jest jednym też najbardziej utytułowanym, jak nie najbardziej utytułowanym stomatologiem w Trójmieście. Takie szkolenia, srakie, owakie, które wiesz, Ameryka i tak dalej, no chłop się zna na rzeczy. Tadeuszowi, wiesz, wyleczył jakby, wiesz, też miał problem z karkiem związany z tym, że tam była wrastająca ósemka, inne cholerstwo i wiesz, rozwiązał ten problem, tak? Jadę do niego i wiesz... I żeby mi zrobił zdjęcia takie srakie owakie, tam chciał te zdjęcia, wiesz, on mi mówi, że wiesz, w ogóle połowy to się już nie robi, bo to jest przeżytek, że patrząc na moje zęby, on mi już może powiedzieć, że to na pewno te lędźwia nie bolą od tych zębów, bo ja nie mam zaciskania zębów, co mi sugerował, bo po moich zębach nie widać tego, ani dziąsła nie są skompresowane, ani zęby nie są pościerane, tak? Porobił zdjęcie i faktycznie jest lekkie przesunięcie, wiesz, to takie po jakimś tam, kiedyś musiałem dostać po prostu w mordę i mi zostało lekko przesunięta szczęka, także jeden staw jest trochę, wiesz, skompresowane, ale mówi,
stary, to nie jest coś, po czym będzie strukturalny problem, nie? To, ale dobra, mówię, może się chłop nie zna, może debil, nie, kolejny, więc pojechałem jeszcze, wiesz, do Katowic pojechałem aż robić, wiesz, badania nad tym zgryzem i tak dalej. No jakby, no nie, no tu nic nie ma, nie, wiesz. A właśnie, a odpowiedź jest taka, że no to jak to nie pomaga rozluźnianie tych lędźwi, to to musi być zgryz. No, i że mam tak sobie zrobić szyny za 2,5 koła, czy za ileś. I wtedy na pewno mi to pomoże, nie? A się okazuje, że trzeba było przeponę rozluźnić. To było tak, przepona rozluźniona i inna postawa, pozycja w siadzie. No. Ustawienie stóp, zrobić dokładnie tam tak, jak po prostu kazałem, ustawić łopatkę, biodro, wszystko ten, zrobić napięcie tak, jak powiedziałem, i było tacy od jakby jednego, wiesz, jakby treningu, nie? Że czyli, bo ten ból się pojawiał tak, przy ruchu, no nie? Tak, zrobiliśmy tak, jak powiedziałem, wiesz, czyli było ustawienie tego oddechu, włożenie w ruch, ciach, nie ma nic. Okej. 100%, wiesz, nie że wyciszony, 100% dosłownie, nie? Ciach. A nawet jak to wraca, bo czasami wraca, no to wiesz, się kładę, wbijam sobie butelkę w płot słoneczny i przestaje boleć, nie? Też oczywiście ja, chcąc więcej, znalazłem na Instagramie jakąś tam specjalistkę od oddychania, nie? I piszę do niej z opisem problemu i żeby konsultację. Po pierwsze, to mnie już wkurwiła, bo jest COVID, to nie przyjmuję. To już wiem, co to jest za typ osoby. Mam do czynienia z idiotą, a nie ze specjalistą. I jeszcze się dowiedziałem, że z badań wynika, że nie da się rozluźnić przepony. No, nie wiem, co tam rozluźniłem. Za bardzo, tak, a to za bardzo, no bo rzeczywiście może być tak, że samej przepony, ale oczywiście jest 500 innych tkanek zależnych od tego, jak ona działa, więc... Wiesz co, ale tam... ja myślę, że tutaj możemy jakby poruszać się w taki sposób hasłowy, że może nie wszystkie buty sportowe to Adidasy, ale jeżeli ktoś ci powie, że ma Adidasy, to wiesz, o co chodzi, nie? Tak, tak. To też myślę, że warto, jeżeli Paweł nie zgłaszał się do niej jako profesor spraw przepony, żeby tutaj jakby weryfikować bardzo mocno poprawność tego, w jaki sposób się wysławia, zgłaszając obszar problemu. No to znowu to samo, nie? Że przychodzę po ocenę moralną, czy ocenę w ogóle mojego słownictwa, czy po to, żeby mi pomogła z jebanym problemem, a przychodzę pokornie i proszę o pomoc, bo być może czegoś nie wiem w tej materii. No ale oczywiście jak otrzymałem tak kretyńską odpowiedź, no to zastanowiłem się, jak oddycham, a jak pewnie się oddycha. No to zauważyłem, że oddycham dookoła, no i że jak się będzie pchało tą przeponę w dół, no to unikniemy problemu. Faktycznie uniknęliśmy problemu. No i potem ale się, wiesz, wpadłeś na to sam, czy jakby dostałeś super informację? Jakby to wykoncypowaliśmy to logicznie. No, tak, bo, i wiesz, po dokładnie też jakby, wiesz, jak sobie analizowaliśmy długo, po prostu odpalasz, wiesz, anatomię i patrzysz, co robi przepona, jak się porusza i patrzysz, czy twoja się porusza. On w specyficznym jakby momencie prowadzenia ruchu też go rozluźniał, w którym dochodziło do największych przeciążeń jakby i robił to w sposób taki, który dość mocno jakby ukrywał problem, jak patrzyłeś na to z zewnątrz. Ja to też już jakby już kilka razy zauważyłem, że u niektórych, wiesz, osób pewne problemy widać bardzo jak na dłoni, albo u niektórych właśnie potrzeba bardzo dużej znajomości takiego właśnie, w szczególności w sporcie, tego sport specyfik, gdzie dosłownie to widzisz, widzisz coś, co jest z różnicą tam milimetra czy dwóch milimetrów, czego nikt inny nie zauważy tak naprawdę. A ty widzisz o zawodowych tematach, no nie? Tak, bo tu chodziło dokładnie stricte o pewien rodzaj dopinania przed samym złapaniem głębokości w przysiadzie, tam gdzie dochodziło do zmiany kierunku, nie? I tak naprawdę on tam na bardzo krótki czas tracił pewien rodzaj napięcia po prostu. Nawet nie tyle, że go tracił całkowicie, co go zmniejszał. I po prostu dojście do tego, że po prostu, że to się tam dzieje cały czas, pomimo różnych zabiegów, i co jakby za to odpowiada i jak trzeba pokierować właśnie tymi napięciami, żeby tam nie dochodziło do tego, jest efektem tego, że właśnie jak ten wzorzec jakby oddechowy zmienić i od początku budować lepiej, żeby też tam w tej skrajności, która pogłębiała problem, żeby nie dochodziło. Tak, super. No, z tego wszystkiego właśnie mniej więcej wynika to, o czym mówimy i wynika to właśnie ten schemat, o którym gadamy i widać po bardzo krótkim okresie jakiejś tam współpracy, że ma to sens i mam nadzieję, że jest to początek owocnej i fajnej współpracy i że coś z tego ciekawego powstanie, co będziemy mogli przekazać i waszej publiczności, i naszej publiczności. I tak jak mówiłem, dla mnie to, o czym mówimy, to jest coś, za czym trenerzy i fizjoterapeuci powinni iść, bo kto pójdzie w konstruowanie takich teamów, jest bezkonkurencyjny. Tak, znaczy ten model triangulacji jest mega, mega spoko, nie? Bo zakłada, że teoretycznie każdy ma kompetencje, które teoretycznie uzupełniają się, a nie wykluczają w żaden sposób.
I oczywiście ten zawodnik jest na środku, że to nie jest tak, że moja prawda jest lepsza, tylko... I że to jest tak naprawdę dla niego, a nie dla nas. Sytuacja win-win. Zawodnik dostaje najwięcej, ty dostajesz najwięcej i jeszcze właśnie ten trener, z którym akurat ty jako fizjoterapeuta współpracujesz, każdy z was dostaje tylko benefity. Mhm. To jest najlepsza z możliwych sytuacji. I każdy trener i fizjo, którzy zaczną się dobierać w ten sposób, będą bezkonkurencyjni i będą wykaszać po prostu klientów, szczególnie właśnie w sektorze sportowców, i im bardziej będzie specjalizacja dopięta, czyli im węższa właśnie grupa, tym będzie łatwiej mu o klientów, bo tak my się skupiamy właśnie stricte na przygotowaniu siłowym, tak jeżeli znajdzie się na przykład, nie wiem, trener od triatlonu, czy trener po prostu od sprintu, który uzna, że chce mieć wręcz coacha i chce mieć fizjoterapeutę, którzy będą współpracować w ten sposób, to będzie orał konkurencję, bo będzie miał dwójkę ludzi, którzy mają potężną ekspertyzę. Jeżeli on nimi pokieruje, jak mają mu pomóc i będą się dogadywali między sobą, to będzie musiał po prostu przebijać inne wyniki. To jest nieunikniona konsekwencja, a to oznacza i sukces zawodowy, i finansowy, i przede wszystkim zaspokojenie zawodowych ambicji. Tak, no to, i też nie chodzi sobie kompetencje, no nie, bo ja na przykład, jak ja wiesz, wysyłam sobie czasami, bo też współpracuję u nas z trenerem jakby ruchowym, znaczy fizjoterapeutą, który pracuje głównie jakby ruchem, to wiesz, plus jest taki, że nikt nie wchodzi w kompetencje, tylko opcja stawka, słuchaj, tu już mi działa na przykład ten brzuch fajnie na powiedzmy, nie, na leżance, wszystko jest spoko, weź sobie go tam, ale nie tak, że zrób to i to, no nie, albo ćwicz z nim planka, albo wiesz, cokolwiek, jakieś inne, jakieś głupie, wiesz, tak, tematy, tylko po prostu ja zrobiłem swój temat, to mi już działa, teraz on jest twój i fajnie jakby też u ciebie działało to, no nie? Tak. No, no. I właśnie o to się nam chodzi i myślę, że tutaj bardzo fajnie też, że się rozumiemy. Mamy tam już ile? 12 minut. W ogóle, bo plan na ten materiał był taki, bo w sumie my poruszyliśmy jakby jeden temat, no nie? Tak. Czyli teoretycznie co fizjoterapeuta może jakby wymagać od trenera. Będziemy musieli zrobić drugi. Czyli co za tydzień u nas? może być ciężko. Ale możemy w jakimś najbliższym czasie sobie zrobić taki. No bo ja się tak zastanawiam, no nie, bo plan był taki, że mamy to dzielić i się tak samo po prostu, czy nie wrzucić to jakby w jedno miejsce, a dograć drugiego części po prostu u was. Tak się, wiesz, no? Rozkminiam sobie, bo tak będzie, musimy go tak dziwnie podzielić, no nie? Mhm. No. Słuchajcie, akurat za dwa tygodnie jest gdzieś majówka, się zaczyna dziać, może się gdzieś przy majówce po prostu. Pokminimy. Dołapiemy. Może nawet gdzieś, nie wiem, czy gdzieś tam będziecie jeszcze jeździć. Na pewno będziemy. Gdańsk jest fajne, żeby sobie wpaść na chwilę. Fajne, no. Jest dobry dojazd generalnie. Kawkę sobie wypić, jest ten, możemy jest sobie przy tak Motławie. No. Fajnie. Panowie, bardzo wam dziękujemy za spotkanie. Myślę, że sporo osób, które oglądają tutaj nasz kanał, wyciągną sporo od was. Nie tylko jak będą chcieli współpracować z sportem siłowym, ale to były takie uniwersalne rady, które sprawdzały się po prostu w współpracy z różnymi specjalistami, jakby dążąc do fajnych wyników sportowych. Żeby przestać się przepychać, kto jest mądrzejszy, kto jest głupszy, tylko właśnie zacząć działać, bo myślę, że tu jest problem. Budujmy swoją rzeczywistość wokół siebie, tak, żeby właśnie, żeby te współprace, one mają nas po pierwsze jakby dawać nam ten benefit, ale też mają być dla nas uskrzydlające, rozwijające. Przecież właśnie o to chodzi, że rozmowa i pozwolenie innym specjalistom na rozwijanie się w ich specjalizacjach i słuchanie, rozmawianie z nimi, to jest coś, gdzie mu się rozwijasz i to potężnie. Więc jakby ty jesteś jeszcze dodatkowym beneficjentem czegoś takiego, bo masz dodatkowo coś, za to musiałbyś na przykład, nie wiem, na szkoleniach czy na studiach zapłacić, poświęcić, wiesz, jakby dużo więcej czasu, a tutaj jeszcze dodatkowo jesteś beneficjentem, bo rozwijasz właśnie tą ogólną wiedzę interdyscyplinarną, współpracując z im większą ilością specjalistów i dawać im pole do tego, żeby robili to, co umieją najlepiej. Ja może dorzucę to jeden temat, bo my mówimy o jakby sporcie zawodowym, bo tam ktoś może zaraz powiedzieć typu, Boże, ale to jest niezdrowe, ale to jest, wiesz, jakby, więc to jest oczywiście sport zawodowy. Oczywiście, że jest niezdrowe. Tam jest sport. Nie wymagają sportowców, żeby się skupiali na zdrowiu, są wyniki. On się po prostu, bo niektórzy wiesz jakby o co chodzi. Jakby, żeby to było wszystko jasne, mówimy tutaj o sporcie zawodowym i wiadomo, że jakby ktoś pomyśli w kategoriach, są ludzie, którzy dźwigają w trzech różnych, powiedzmy, ruchach po 900 kg, to już nie mówimy teraz o stricte fizjologii i byciu zdrowym, tylko po prostu o lepszych wynikach sportowych i rywalizacji, no nie? Rywalizacji. Żeby było jasne. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Również. Było naprawdę super. I nawzajem. I mamy akurat już chyba 15 minut. And don't you give me a dime.